dzisiejszym fascynującym odcinku z Roblox Doors dokonam niemożliwego i zrobię to, o co prosiliście od bardzo, bardzo dawna. Czyli wejdę do roomsów i przejdę wszystkie 1000 pokoi. Nie wierzę, że ja to robię. A moimi największymi przeciwnikami będzie A60, A90, który jest totalnym trollem, a także śmieszek A120. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag roomsy, ponieważ tam się właśnie dzisiaj udamy. A także oglądajcie odcinek do końca, ponieważ w środku odcinka będą ukryte dodatkowe hashtagi. A za odnalezienie wszystkich każdemu z was przypnę serduszko. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili przeogromne 10 tysięcy łapek w górę. I serio, ten challenge jest mega trudny, więc każda łapka w górę się przyda. Natomiast ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy, to nie czekaj. W tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Aby dostać się do roomsów, będziemy na pewno potrzebowali 2 lockpików i klucza. Póki co kupuję wszystko, bo wszystko będzie nam tutaj potrzebne. I oczywiście roomsy są na 60 pokoju. Jak mówię, potrzebujemy 3, bodajże 2 lockpików, nie 3, i klucza szkieletowego. Więc to jest dla nas bardzo istotne i to będziemy musieli zdobyć, żeby dostać się do roomsów. I nie mam pojęcia, czy uda mi się przejść wszystkie 1000 pokoi, ale to jest cel na dzisiejszy odcinek. Na pewno będzie w tym odcinku, to będzie bardzo długi odcinek i na pewno będzie ukryte bardzo dużo hashtagów. Więc jeżeli jesteście wytrwałymi widzami, to jestem ciekaw, czy wszyscy napiszą wszystkie hashtagi, które będą ukryte w tym odcinku. Zobaczymy, tak więc musicie oglądać do końca, żeby poznać wszystkie hashtagi. Ile będzie hashtagów i w których minutach, tego wam nie powiem. Ale póki co oczywiście ruszamy dalej, ponieważ musimy dotrzeć do 60 pokoju. Przy okazji rozglądam się, bo kto wie, może znajdę tutaj coś przydatnego. Nie mam też pewności, ponieważ nie sprawdziłem, czy na przykład krucyfiks będzie działał na potwory w roomsach. Nie mam pojęcia, więc jeżeli będzie okazja, to na pewno spróbuję przetestować. Chociaż szczerze powiedziawszy, wolałbym, żeby taka okazja się nie zdarzyła, bo... O, dobra, witaminsy wezmę. Bo jak wiadomo, jeżeli użyję Timothy... widzicie? Zaczyna się bardzo ciekawie, więc... Co? Okej. I nie wiem czemu, ale mam dziwne przeczucie, że za chwilę tutaj mi wyskoczy Jeff. To już jest, jakby, widzowie, to już jest chyba jakiś strach mnie tutaj ogarnął, bo naprawdę grałem tyle razy w hard mode'a, że po prostu mam wrażenie, że za każdymi drzwiami stoi Jeff. Mimo iż jego tutaj nie ma, ponieważ to nie jest super hard mode, tylko zwykły tryb. Ale okej, 2 razy Timothy, tego by się nikt nie spodziewał. 6 drzwi, wchodzimy. Na razie nic nie ma, jest spokojnie, bo to są zwykłe dorsy. Ale jak wam mówię, cały czas mam takie dziwne przeświadczenie, że coś złego się tutaj wydarzy, chociaż miejmy nadzieję, że nic takiego się tutaj nie stanie. Oczywiście przeszukujemy szuflady, bo kto wie, może coś znajdziemy. Muszę pamiętać, żeby liczyć drzwi, bo też tutaj możemy trafić na dupaka, więc trzeba będzie uważać. I też muszę jak najwięcej zbierać tych zasobów i nie używać, bardzo ważne, nie używać lockpików, bo lockpiki są nam potrzebne, bo inaczej nie dostaniemy się do roomsów i nie przejdziemy 1000 pokoi. I z tego, co widziałem, to przygotujcie się, ten odcinek będzie potężnie długi i być może to będzie najdłuższy odcinek w historii tego kanału. Naprawdę, dobra, jesteśmy w 8 drzwiach, czyli teraz potrzebujemy drzwi numer 9. Dobra, wszystko się zgadza. A to dlatego będzie najdłuższy odcinek w historii tego kanału, ponieważ, tak, 2 godziny przechodzi się roomsy. 2 godziny, więc ten odcinek będzie miał ponad 2 godziny. Dlatego też będzie dużo hashtagów, więc warto byłoby, abyście wypatrywali tych hashtagów, bo ja powiem w losowej minucie, co nie tak normalnie, nie wiem, 30 minuta powiem jakiś hashtag, co nie? I zobaczymy, czy będą osoby, które napiszą wszystkie hashtagi, to jestem tego ciekaw. Okej, wchodzimy tu, na razie tu jest spokojnie. Oczywiście przeszukujemy, bo tutaj jakby nie ma co ukrywać. Mamy też mniej kaski, a my musimy kupić na oczywiście 52 drzwiach bodajże. U Jeffa musimy kupić kościany klucz. Bez kościanego klucza też nie wejdziemy do roomsów, więc to jest bardzo istotne. Jestem ciekaw, czy uda mi się przejść wszystkie 1000 pokoi. Plasterek? Jak najbardziej. I też mam takie dziwne odczucie, że coś tu jest nie tak, czegoś mi brakuje. A no tak, to nie jest super hard mode, do którego się bardzo przyzwyczaiłem i nie mam tutaj czegoś takiego jak tarcza. Niestety, nie mamy tarczy z Fortnite'a, więc to są zwykłe dorsy. Dobra, 9. Musimy wejść do 10, o ile się nie mylę. Okej, widzę, że tutaj jakby jest na spokojnie. Entity się jakby nie pojawiają zbyt często, więc mnie to bardzo cieszy. No, co nie ma co ukrywać, nie jest to hard mode, więc tutaj nie wymagajmy. Dobra, potrzebujemy znaleźć teraz klucz i idzie całkiem nieźle. Najgorzej będzie, jeżeli gdzieś się po drodze wywalę, co nie? Ja czuję, że tak się może zdarzyć na jakimś takim losowym pokoju, co nie? Dobra, 10.
Jest spokojnie, dobrze. Pokój numer 11, nie wyobrażam sobie, jak będę liczył. Pokój numer 925, pokój numer 683. A okej, dobra, pokój z, oczywiście tutaj z obrazami, bardzo łatwy, my go tutaj bez problemu zrobimy. I w ogóle wy tak bardzo polubiliście dorsy, że wy ciągle chcecie dorsy. Ja chyba naprawdę zrobię jakąś taką, wiecie, serię z dorsów na zasadzie: przechodzimy dorsy, ale musimy kucać, przechodzimy dorsy, ale tyłem. Ciekawe, czy byście coś takiego oglądali, bo wy ciągle prosicie o dorsy, więcej dorsów, co nie? Dobra, zbierzmy kaskę i oczywiście wchodzimy do pokoju numer 13. Będzie tu niedługo Sick Chase, więc też trzeba będzie... O, mamy pierwszego gościa. Co to będzie? Jest, biegnie Rush. I siu! Oj, oj. To było na styk. Oczywiście bardzo szybko wychodzę tutaj z szafy, bo wiecie, nie ma co ukrywać, w super hard mode nie można zbyt długo w szafie siedzieć, tutaj można zdecydowanie dłużej, więc teraz takie normalne dorsy to mam wrażenie... Ale deszcz pada, creepy. Ale mam wrażenie, że takie zwykłe dorsy... Oczka? Okej, ale już mamy to wyćwiczone. Mam wrażenie, że takie zwykłe dorsy już są po prostu zbyt łatwe. Znaczy nawet spojrzałem na oczka i nawet mi nic nie zrobiły, co nie? No oczywiście patrzyłem w dół, więc to też jakby co innego. Dobra, pokój numer 16. Otwieramy. Też ciekawe, kiedy wyjdą dorsy dwójka, co nie te drugie piętro. Na razie gramy te w takie, powiedzmy, gry stworzone przez społeczność, więc to też jest jakby inaczej. Dobra, pokój numer 17, pokój numer 18. Potrzebujemy kaski, potrzebujemy jak najwięcej kaski. Mamy latarkę, więc jest git. Mam nadzieję, że mi się nie wyczerpie jakoś tutaj za bardzo. Pokój numer 19, dobra. O Jezu, myślałem, coś tutaj się pojawiło nowego. Dobra, klucz zbieramy. O, siema, witaj kolego. Quietness, no. Quietness, niebezpieczny przeciwnik. Dobra, pokój numer 19. Otwieramy. Pyk. Okej. Coś mrygnęło, czy mi się wydawało? Nie, chyba nic nie mrygnęło. Takie mam przeczucie, jakby coś mrygnęło, ale nie do końca, co nie? Dobra, pokój numer 20. Przygotujcie się, bo będziemy musieli przejść 1000 pokoi. To będzie jazda. Ja już się nie mogę doczekać po prostu, ile razy tam zginę. Jak widziałem filmik, jak ktoś tam sobie przechodził i patrzę na filmik 2 godziny i miałem takie... Ile? 2 godziny? No dobra, no dobra, chcą widzowie, to zrobimy challenge, co nie? Czemu nie? Będzie mega długi odcinek. Dobra, drzwi numer 22, tak, na spokojnie, to się otworzy. Pięknie, speedrunujemy jak się da. Zapiszmy w notatniku. Jestem na drzwiach numer 22. Lubię Chakena. Pozdro, dobra, zapisane, pyk, pyk. Teraz otwieramy tu, tu i wszystkie szuflady otwieramy i... Mamy 3 wytrychy, czyli tyle dokładnie, ile potrzebujemy. A z tego, co pamiętam, jak kiedyś byłem... Biegnie. Jak kiedyś byłem w roomsach, to chyba potrzeba było 2 wytrychów. Dobra, teraz. Okej. Świetnie. Pyk. Też wiem, że w tych roomsach spotkamy 3 przeciwników. A60, A90 i A120. Więc trzeba będzie naprawdę na nich uważać. Chyba teraz zaraz się Sick Chase zacznie. Pokój numer 25, dobra. Pokój numer 26 teraz. Pyk, 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 zbierzmy troszkę kaski. Dobra. Pokój numer 26, zgadza się? Zgadza się, wszystko się zgadza. Oczywiście musimy odnaleźć... Trzeci Timothy w tym ranie, ten ran się nie może udać. Ten ran się nie może udać. Czy oni zwiększyli jakby szansę na to, że się Timothy pojawi, czy mi się wydaje? Takie dziwne mam tutaj przeczucie. O, proszę bardzo, klucz. Nie pogardzę i to tak sobie po prostu leży, co nie? Pięknie, 3 razy Timothy, no nie wierzę. No nie wierzę, że 3 razy Timothy się tutaj pojawił. To jest po prostu niewiarygodne, dobra. Pyk, łapiemy to. Drzwi numer 26. Okej, pyk. O, dobra, mamy oczka, czyli mamy luz tutaj już, spokojnie. Nic, raczej tutaj nas złego nie spotka, bo są oczka, tak? Takie są zasady, prawda? No właśnie, takie są zasady. Dobra, tu na pewno będzie coś cennego, co nam się... O, może przydać, na przykład klucz. I może znajdę tutaj więcej kaski, która też mi jest bardzo potrzebna. I kolejne wytrychy, dobra, mamy 3 na 3, więc na spokojnie wytrychów nam na pewno starczy, tego jestem pewien. Dobra, pokój numer 28. Zaraz będzie Sick Chase, więc... No tym razem Sick nie będzie miał swojego autka, więc będzie troszeczkę wolniejszy. Więc na pewno nam uda się to zrobić za pierwszym razem, jestem w 100% pewien. No bo nie ma innej opcji. Ja już mam to tak wyćwiczone, że nie ma szans. O! Okej. Dobra, to też takie dość nietypowe, że mamy 2 razy podłużny korytarz. Chyba coś takiego mi się nie zdarzyło, powiem wam szczerze. Chyba pierwszy raz coś takiego mamy, ale dobra, bądźmy ostrożni. Nigdy nie wiadomo, kaska jak najbardziej. 500 kaski mamy, chyba... Chyba na klucz powinno nam starczyć, dobra. Siema Sick. O, nie masz swojego autka, kolego.
No właśnie, nie masz autka. Idealnie, dobra, spadamy. Siu, dobra, C. I w ogóle kamerę już tak nie buja, więc to jest po prostu zwykły tryb. Nie ma tutaj hard mode'a, więc na spokojnie możemy sobie przejść. 31. Pyk, środek. No to już mamy tak wyćwiczone. Zawsze pamiętajcie, żeby tak bokiem sobie patrzeć. To jest bardzo istotne, bo wtedy wiecie, o, dobra. I wiecie, że na pewno jest środek, co nie? Wystarczy na jedną stronę. Ale to krótkie jest, jakie to łatwe. Ej, no, łatwiutko. Ez, to już nie jest żadne wyzwanie dla nas tak naprawdę. Dobra, 35. Cześć, Sik. Bum, 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 bum. Nara, dobra, drzwi się zamknęły. To jest trochę śmieszne, że te drzwi się tak automatycznie same zamykają. Dużo kaski, podoba mi się to, pięknie. No i powoli jesteśmy już blisko 40 i 50 drzwi. Będziemy musieli rozprawić się z figurą. Niestety minus co do figury jest taki, że... No właśnie, minus co do figury jest taki, że nie będziemy mieli świętego granata ręcznego. No i niestety nie będziemy mogli rozwalić figury i sobie skipnąć. Będziemy musieli to zrobić normalnie. Dobra, pokój numer 37. Pięknie, dobra, powolutku, powolutku do celu, co nie? 38. Też warto liczyć, bo nie wiadomo, kiedy się dupak pojawi. 39, nie tym razem dupak, oj nie, nie, nie. Ja już znam twoje numery, dobrze, że liczyłem, widzicie? Bardzo ważne, liczenie pokoju jest bardzo ważne, okej. No, no. To jest żart chyba. Oh my god. Chować się. Raz, dwa. Wychodzimy. Jo, nie wierzę, to rush w takim miejscu. W sensie ten ambush. Aż się nie spodziewałem, jak usłyszałem to taki miałem. Co się dzieje? Koniec? Koniec? Dwa razy tylko? Co to było? Ja prawie tu zginąłem. Taki piękny run by był i zepsuty by był. Dobra, 40. Spadamy, 41. Okej. Oj, oj, oj. Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Bardzo mi się nie podoba, dobra, 41. Okej. Musimy też kaski dużo zbierać, żeby kupić sobie ten klucz. I właśnie się zastanawiam, czy aby ten klucz na pewno zawsze tam jest w sklepie. Czasem nie ma czegoś innego, bo jeżeli... Nie, no musi być klucz, musi być, nie ma innej opcji, dobra. 44. Dobra. Duży pokój, bardzo ładny. Pyk, pyk, pyk. Otwieramy, pięknie. Okej, idziemy dalej. 45. Okej, nice, nice, nice. Nie, nic nie biegnie, nic nie biegnie, wszystko w porządku. 46. Okej. Na wszelki wypadek otwórzmy sobie tutaj szufladę. O, proszę bardzo, 47 pokój. 40. Siema Screech. 47, otwieramy, otwieramy, szybko, szybko. Okej, ktoś tam puka sobie, ale nas to nie interesuje, w ogóle nas to nie interesuje. Dobra, 49, za chwilę. I 50, czyli figura. Dobra, z figurą nie powinno być tak źle. Przynajmniej tak mi się wydaje. Już tyle razy go pokonałem, więc raczej tutaj nie powinien mieć jakichś większych problemów. Siema. Okej, słyszę cię. Sprawdźmy tutaj, bo tutaj mamy duże biurko, więc duże biurko równa się duże możliwości i dużo kaski. A my kaskę potrzebujemy, w końcu jesteśmy już na tym bardzo ważnym piętrze. Dobra, mamy 725. Albo to jest na styk, jeżeli chodzi o kupienie tego klucza, albo mamy już więcej. Bo nie pamiętam, ile co kosztowało. Dobra, mamy 775, to jest na pewno wystarczająco. Okej, no to czas się rozprawić z figurą. I prawie jesteśmy już w rumsach. Ale jak w rumsach zginę, to ja nie wiem. To ja nie wiem, to ja po prostu... Nie wiem, nie wiem, czy dam radę przejść to jeszcze raz. Dobra, pyk, kłócamy. Na spokojnie, poszukajmy książek. Oczywiście książki wydają dźwięk, ja już powoli ten dźwięk słyszę, więc nie jest tak źle ze mną. Książka, nie ma książek? A no tak, bo to nie jest super hard mode i tutaj jest o wiele mniej książek. Trzeba mieć to na uwadze. Dobra. Wraca. Oj, wraca. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Gdzie sobie idziesz? Tam sobie idziesz. Jaka ta figura teraz powolna jest, zobaczcie na to. Ojej, w porównaniu z hard mode'em to ona naprawdę... Ledwo co chodzi, dobra, książka. Siup, mamy jedną. Ja powinienem najpierw pójść tam za biurko. Zapomniałem o tym, no widzicie. Nie grałem chyba z 2 tygodnie w Dorsy i już troszeczkę z wprawy wyszedłem. Czy jest jakaś książka? Nie ma tutaj książek, na pewno tutaj będzie. Dobra, jedną już widzę, tutaj nie ma, dobra, czyli to jest ta. Pięknie. Tam widzę kolejną i tu jest kolejna, dobra, pyk.
Otwieramy. Tutaj z tego co widzę nie ma książek i tu będzie jedna za rogiem. Patrzcie, patrzcie. Hops, jest, dobra, pięknie. Mamy cztery symbole. O, dobra, przyszła, przyszła, siema. Schowajmy się tutaj dla bezpieczeństwa, na wszelki wypadek. Mhm. No i co? Dobra, poszła sobie? Chyba poszła na dół. Tak, 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 teraz my też musimy pójść na dół. Bardzo ważne. Dobra, żeby tylko nie zginąć tutaj, oj, oj, oj. No, bo by się to bardzo źle skończyło dla mnie. Przechodzić tutaj jeszcze raz, co nie? Dobra, gdzie teraz idziesz? To jest dobre pytanie. Czemu ją słyszę? Dobra, idzie tam, dobra, dobra. Idzie tam, na spokojnie. Przejdźmy, o, książka. Darmowa książka, czemu by nie? Świetnie. Okej, okay, git, git, git. Teraz jesteśmy po drugiej stronie. Nie wiem, czy mam wystarczającą liczbę symboli. O, wraca. Okej, okay, okej, okay. Tutaj raczej mi nic nie zrobi. Tak mi się wydaje, dobra. Potrzebujemy tak, kwadrat jest, dwa jest, gwiazdka jest. Ej, 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 brakuje mi jednego, dwóch symboli mi brakuje z tego co widzę, tak? Brakuje mi bodajże sześciokąta i pięciokąta. Dobra, 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 czyli musimy znaleźć jeszcze dwie książki. I to dobre książki, bo jak znajdziemy złe książki, to nam nic to nie da. Okej, okay. Jest kolejna, dobra. I mamy tutaj kółko, czyli znalazłem złą książkę. Dobry start, zła książka na starcie, czemu by nie? Oj, oj, dobra, teraz tu. Tędy, nie, na spokojnie. Tutaj też nie, okej. Tutaj też nic nie ma, dobra, musimy to jakoś na spokojnie sobie przeszukać. O, jest książka, dobra, ta na pewno będzie dobra. Tak jest, dobra. I brakuje nam jeszcze jednego symbolu. Zapalmy sobie tutaj troszeczkę. Ej, ej, ej. Nie za blisko? Ej, kolego, nie za blisko podchodzisz tutaj? Dobra, zapalmy sobie tę zapalniczkę, żeby po prostu widzieć lepiej wszystko. Ewentualnie mógłbym próbować zgadnąć ten ostatni symbol, ale wątpię, czy by to zadziałało. Oczywiście książki powinny się podświetlić. O, proszę bardzo. Siup. I mamy wszystkie symbole. Okej, idealnie. Teraz musimy tak wymanewrować, żeby ten kolega mi tutaj nie przylazł. Spokojnie. Okej, okej. Czy ty idziesz sobie teraz, na górę sobie idziesz, dobra, dobra. Muszę zapamiętać kodzik, czyli to jest tak, kwadrat, czyli 6. Kwadrat 6, 2, 6, 2, 3. 6, 2, 3. 6, 2, 3, 9, 4. Ło, 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 ło. Dobra. 6, 2, 3, 9, 4. Dobra, 6, 2, 3, 9, 4. Po co mi te wytrychy w ręku? Po co mi te wytrychy w ręku? Dobra, 6, 2, 3, 9, 4. Okej. Czy ty wracasz sobie tutaj naprawdę? Tak, wraca sobie, dobra. 6, 2, 3, 9, 4. To jest kodzik. Kodzik już znamy. 6, 2, 3, 9, 4. Będę powtarzał. Będę powtarzał. 6, 2, 3, 9, 4. 6, 2, 3, 9, 4. Dobra, idź sobie. 6, 2, 3, 9, 4. Okej, okay. Pyk, pyk, pyk. 6, 2, 3, 9, 4. Trzeba szybko wpisać. 6, 2, 3. 6, 2, 3, 9, 4. Pyk. Norma. Aha, zniknęło. Dobra, dobra, dobra. Nie wiem, co się wydarzyło. Myślałem, że źle wpisałem kodzik, ale na szczęście nie. Okej, okay, dobra. Pokój numer 52, czyli najważniejszy pokój. Wytrychy mamy? Mamy. Musimy teraz kupić. Oj, krucyfiks, jak ja bym ciebie chciał. Ale niestety, musimy kupić kościany klucz. Tak jest, bo jest on nam bardzo potrzebny, bo inaczej nie wejdziemy do roomsu. I na szczęście możemy zdonatować naszego kumpla. Chociaż 350. Nie, masz tutaj, Jeff, donate'ów trochę. Tak więc wy, widzowie, też możecie zostawić donate'a poprzez napisanie pierwszego hashtagu, a w zasadzie to już drugiego hashtagu, bo pierwszy był przy witaniu filmu. A drugi hashtag dzisiejszego odcinka to jest hashtag donate. Dokładnie tak. Idziemy. Pokój numer 53. Dobra, 54. Teraz pokój numer 55. Oj, tu mamy dupaka, dobra, czyli pokój numer 55. Świetnie. Idealnie. Okej. O, mrygnęło. Ale tu nic nie ma. Dobra, 56. Ale ciemno. Dobra. 56, teraz 57. Tak, tak, teraz 57. W ogóle jak my w górę wchodzimy, coś takiego nie widziałem.
Dobra, teraz 57 i zaraz będziemy przy 60, czyli już za chwilę będziemy w roomsach. Ojojoj, dobra, 57. Spokojnie, nic się nie dzieje. Mhm, teraz 58. Dobrze, 59. Idealnie. I pokój numer 60. Mrygnęło. Nie ma nic? A gdzie wejście? Może będzie w 61. Coś słyszę. Coś tam buczy jakby za ścianą, ale... Chwila, jestem prawie pewien, że... To powinien być ten pokój. No way, no way, czyżby mi się coś zepsuło? Nie, no 60. Może 59, może ja coś pominąłem. Czekajcie, ja się cofnę. 59. No nie, 58. Nie ma nic. No nie ma po prostu zejścia. Nie ma ścian. Okej. Aha, tu już się nie cofnę. No dobra, nieważne. Mamy guiding light, więc pokazuje nam, gdzie iść, a ja wiem, gdzie iść. Wszystko spokojnie, ja wiem, gdzie iść, tylko problem jest taki, że roomsy się nie pojawiły. Chyba, że będą w dalszym pokoju, 63 jakoś. Bo to chyba jest tak, że jakoś wokoło 60 pokoju powinny się pojawić, więc może 62 albo 63. Może tak to właśnie działa. Dobra, 62. Mrygnęło. Okej. Na spokojnie, to tylko rush. Wiem, że biegniesz rush. Wiem, że biegniesz. Ja wiem. No dobra, może jednak nie biegnie. Zbierzmy pieniążka i drugiego pieniążka. 63. Okej. To może być to. Dobra, dobra. Może to będzie 64. Ja na to liczę. Jeżeli nie, to będziemy musieli zacząć cały run od początku. Okej, dobra, schodzimy do piwnicy. I szukamy dźwigni. Dokładnie tak. Tutaj... Jest szansa, że gdzieś tutaj będzie. Albo wentami. Open venty. Latarka na wyczerpaniu, co nie? Dobra, jest dźwignia, świetnie. Pyk. Okej. Pewnie gdzieś tutaj zaraz screecha dostaniemy. Takie mam dziwne przeczucie, dobra. Dźwignię otworzyliśmy, więc w teorii jesteśmy w dobrym miejscu, bo to jest mniej więcej ten pokój. Tylko że, jeżeli w 64 nie będzie tego, czego szukamy... Jest! Jest! Ale mrygnęło też. Teraz. O, mamy to! Okej, czyli teraz w teorii, czyli na 64 mi się to pojawiło. Jest przejście do roomsów. Oj tak. Dobra, ja tu na chwilę pójdę, bo z tego co pamiętam, to chyba będziemy musieli się cofnąć, pociągnąć za dźwignię. O, tylko pytanie, czy my musimy tutaj podejść. Tak, jest ten pokój i... I są roomsy. Ha. Czy ja mogę tutaj wejść po prostu? Czy... A, dobra, czyli mamy dwie rzeczy naraz, bo te drzwi od razu się otworzyły, jak pociągnąłem za dźwignię. Czyli nie dosyć, że musieliśmy pociągnąć za dźwignię, żeby dostać się dalej, to jednocześnie pociągając za dźwignię od razu otworzyliśmy to. Tak normalnie powinniśmy stąd, ta brama powinna być zamknięta i stąd powinniśmy się cofnąć o jeden pokój, pociągnąć za dźwignię i dopiero by się to otworzyły. O, więc teraz po prostu możemy otworzyć jedną kudeczkę, otworzyć drugą kudeczkę, użyć klucza i wejść do roomsów. 1000 pokoi, widzowie. 1000 pokoi przed nami. Okej. Okej, continue run. Reach door 65. Dobra, skip intermission, jak najbardziej. Lecimy, roomsy. Oh my god, dobra. To tylko 1000 pokoi. Powinienem sobie poradzić. Jakoś, a przynajmniej tak mi się wydaje, że powinienem sobie poradzić. Bo jakby, wiecie, nigdy nie wiadomo. Może być tak, że sobie nie poradzę, ale życzcie mi powodzenia, oglądajcie do końca, bo może być stresująco i może być ciekawie. O, jak jasno tutaj, roomsy! Nasze ulubione miejsce i nasza latarka. Jest! Rechargeable latarka, oh my god, dobra. Okej, okay. A60, A90 i A120. A60 działa jak rush. A90 działa tak, że musimy się zatrzymać w miejscu i A120 działa też jak rush, ale musimy szybko wejść do szafy chyba, bo działa szybciej. Dobra. Lecimy. Czy ja coś słyszę? Pieniążek. Chyba nic. A nie jest źle, zobaczcie, jesteśmy już w trzecim pokoju.
Jeszcze tylko 997. Świetnie. No okej, let's do it. Dla was to, widzowie, robię, dla was. Okej, pyk. Pyk. Okej, spokojnie. A06. Dobra. A jestem ciekaw, czy A60 pojawi się na przykład na 60 pokoju. Czy to zawsze tak jest, czy nie zawsze tak jest? I wiecie, co ja zrobię? Dam sobie głośniej. Dam sobie głośniej, żeby na pewno, na 100% usłyszeć, jak ktoś będzie szedł. A10. Nie ufam. Co to? Co to? Co to jest? Niko! O! Nie podoba mi się to. Coś słyszałem, przysięgam. Nie, nic nie ma, nic nie ma. To tylko moja wyobraźnia. Dobra. Okej. A11. Zawsze trzeba się rozglądać za szafą. Dobra. Szafa. Nie ma szafy. W ogóle też czasami podobno nie ma szaf. Więc jestem ciekaw, czy... czy coś złego może pojawić się w momencie, w którym nie ma szaf. Dobra, A15. Okej, pokój numer 16. Nawet nie jesteśmy przy 50. Albo nawet przy 100 nie jesteśmy. I ogólnie z każdym pokojem robi się coraz ciemniej, więc... okej, będzie ciekawie. Ja muszę to przejść za pierwszym razem. No musi się udać, no nie ma innej opcji. Dobra, A19. Dobra, A20. Liczymy, widzowie, liczymy do 1000. 20. 20. Dobra, nic nie ma. 21. Okej. Wydaje mi się, że tutaj na początku latarki nie ma co używać. Dobra, 22. 23. Jest stresik. Dobra, 24. Świetnie. 25. Nice. Powiem wam, że może to być naprawdę interesujące przeżycie. Przejść 1000 pokoi. Na pewno dostaniemy achievement, to będzie ważne. I dzięki temu achievementowi tak naprawdę będziemy mogli się chwalić kolegom. Zobaczcie, przeszedłem 1000 pokoi. O, tak. To jest to, czego właśnie mi trzeba. O. Nie ma szafy. Nie, to jest jakieś dziwne dźwięki. One nie są prawdziwe, to nie są prawdziwe dźwięki. Większość z nich to są podróbki, tak naprawdę. 30, okej, 31. Też w ogóle jeden z was, właśnie z widzów, napisał mi, że to nie jest takie trudne, wystarczy po prostu być cierpliwym i uważać. No, trzeba być giga cierpliwym, żeby to przejść. 33. Okej, 34. Na razie jest spokojnie. Nic złego na razie się nie dzieje. 35. Właśnie, muszę przećwiczyć zatrzymywanie się, bo jeżeli zobaczymy bodajże A60, już nie pamiętam którego, ale któregoś z nich... to trzeba się po prostu bardzo szybko zatrzymać, bo inaczej jumpscare. I wydaje mi się, że to chyba był A90, bo A60 i A120 działają na zasadzie jak rush. Natomiast A90 działa na takiej zasadzie, że musimy się zatrzymać. Dobra, dalej, 40 pokój. Okej, zbierzmy... a, baterii już nie mogę zebrać. 41. Robi się coraz ciemniej. Okej, 42. Zbierzmy troszkę kaski, przyda się. Kaska się przyda, oj tak, tak. Dobra, 44. Nice. 45. Okej. Ładne szafy, bardzo ładne. Tylko robi się coraz ciemniej, co mi się coraz mniej podoba. Bo później już będzie kompletna ciemność. Jak dojdziemy do 900, to już będzie tak ciemno, że nie będzie nic widać, więc trzeba będzie używać latarki. I sobie nią klikać co chwilę. Dobra, kaska. Spokojnie. Jest dobrze, widzowie. Mamy 50 pokoi. Ogólnie szybko się przechodzi te pokoje, nie ma co. One nie są zbyt duże, więc jakby tutaj bez większych problemów jesteśmy w stanie szybko się przemieszczać. Niemniej jednak odczekać do 1000 pokoju naprawdę trzeba mieć cierpliwość. Ja tą cierpliwość...
Te najgorsze są te metalowe elementy, bo to się wydaje, jakby coś biegło w moją stronę. 55. O! 56. Dobrze, 57. Let's go! Lecimy! To mi się podoba. Syknięcie? Nie, nic nie ma. Dobra, wydaje mi się, że na A60 po raz pierwszy pojawi się właśnie A60. Nie, nie pojawi się. Bo nic tu nie ma. Okej. A61, nie ma tu szafy? Nie ma szafy. Jak nie ma szafy, to się nic raczej nie powinno pojawić. Taka jest moja teoria. Ale kto wie? Dobra, już biegnę do szafy. Nic nie ma. Na pewno nic nie ma? Na pewno, dobra, bijamy. Okej, okay. W ogóle możemy tutaj całą naszą rozrywką, czuję się jak w takich backroomsach trochę. Tyle, że po prostu w roomsach. Że musimy po prostu naszym jednym celem i naszym hobby tutaj to jest zbieranie kaski. Więc całkiem śmiesznie. Haha! Całkiem śmiesznie. Nie było, dobra, nie jest wcale tak śmiesznie, widzowie, nie jest śmiesznie. W momencie, kiedy powiedziałem, ale śmiesznie, zabawnie, haha, super, świetnie, jest fajnie, to wydarzyło się coś złego. To było do przewidzenia, dobra, pokój numer 70. W ogóle nie wiedziałem, czy od razu powinienem wchodzić, czy nie. To było najgorsze, dobra, udało się. A60 przeżyliśmy, więc jest git. Dobra, 72. Trzeba się wsłuchać. Słyszycie coś? Ja nie słyszę. Dobra, 73. A! Dobra, jestem ciekaw, ile możemy w szafie siedzieć. Chyba w nieskończoność na to wychodzi. Dwa razy A60. No to jest chyba jakiś żart. Czy tak zawsze teraz będzie? Dobra, 75. Za chwilę będziemy mieli zrobioną 1/10 naszej misji. Jej, świetna zabawa, widzowie. Ja się bawię szampańsko, więc mam nadzieję, że zostawicie pod tym odcinkiem miliard łapek w górę, bo moje poświęcenie nie może pójść na marne. Moje poświęcenie nie może pójść na marne. Atakujesz? Nie, nie atakujesz. Dobra, git. Więc mam nadzieję, że jak najwięcej łapek w górę zostawicie. No i oczywiście czekamy na te dorsy dwójkę, więc mam nadzieję, że wyjdą jak najszybciej, bo na pewno będą ogrywane, to możecie być pewni. Okej. Muszę też być uważny, tak, też muszę użyć mocy wzroku, dokładnie tak. Ponieważ może nam się pojawić A90, który jest również niebezpieczny. O! To był dziwny dźwięk. Jakby A60, ale jakby jednak się rozmyślił? Napiszcie mi w komentarzu, o co chodzi, co się tutaj wydarzyło. Bo ja nie ogarniam, powiem wam szczerze. Dobra, 84. 85. Ja za bardzo raszuję, mam wrażenie, że za bardzo raszuję. Dobra. No to jest chyba żart. Czy ta gra naprawdę tak będzie trollować? 87. Nie ma nic. Dobra. Albo się coś zepsuło, albo tak ma właśnie być. Szafa. Dobra, nic nie ma. Nic nie ma, nic nie ma. Nic nie ma, mogłem użyć pilców i przeraszować parę pokoi, ale to by się mogło źle skończyć, takie mam przeczucie. Dobra, A90. O, właśnie, A90. No, przestań, gierko, trollować. Dobra, A92. Cisza, jest git. A93. Nie wiem, czemu ja to liczę, ale to już chyba ze stresu. O! No! Ruszyłem się. Mieliśmy jednocześnie
A 60, ja 90. Co złego? Jakim cudem ja w ogóle przeżyłem? Oh my god. To mi zabrało prawie całe życie. Dobra, 95. Okej. Jeżeli pojawią się dwa naraz, to jest bye bye. Koniec, nie ma co. To już papa, co nie? 98. Dobra, 99. Okej. I 100, pięknie. Okej, czyli już A90 się pojawia nam. Pięknie. 101, 1/10 zrobiona. Bateria, no fajnie, że bateria. W sumie zacznijmy używać tej latarki zwykłej. Bo nie ma co ukrywać, pojawiają się nam baterie, więc co jakiś czas możemy zbierać, tylko fajnie by było, jakby się pojawiło coś innego. Na przykład apteczka. Z apteczki bym się ucieszył bardzo, naprawdę. Apteczka by się bardzo przydała, dobra, 105. Okej, git. Okej, 106. Na spokojnie. Bateryjka. Mam wrażenie, że te baterie, zbieranie tych baterii mnie zgubi w końcu. Dobra, 108. Git. 109. Tutaj raczej nic nie powinno złego się wydarzyć. Nic złego się nie wydarzy. Cisza, okej, git. 110. Oho, jak będzie 250, to będziemy w 1/4. Tego jestem pewien. Nic nie ma, nice. 112. Bateria na podłodze, warto zebrać. Dobra, tu będzie szafa. Nic nie ma, spokojnie, przechodzimy. Jest git, widzowie. Trzymamy się, jakoś się trzymamy. 115. Mhm. Pyk. Wszystkie szafy w ogóle. 116. Dobra, nic się nie dzieje, dobrze jest. 117. Aha. Cisza, okej, okay. git. 118. Mhm. Jest spoko. Ale kto wie, jak się wywalę, to ja nie wiem, no tyle grania. Pójdzie na marne. Dobra, 121. No właśnie, a 120, to już może się pojawiać chyba. Skoro jesteśmy po 120 pokoju. To jest jakby teoria, bo pewności tego, co do tego nie mam, czy A120 pojawia się po 120 pokoju, czy A60 pojawia się po 60. Tak sobie pomyślałem, bo po prostu te nazwy takie są. Dobra. Siema. Hello. Cześć, kolego. Świetnie. Fantastycznie. 125. Okej. Okay. Tu raczej nic nie powinno się pojawić. 126. Dobra. Tam, gdzie są szafy, trzeba będzie uważać. I to podwójnie. Dobra. 128. Nie ma nic. 129. Pięknie. Oh my god. Na co ja się zgodziłem? Przecież to się nie może udać. 130. Okej. Mhm, 132, pięknie. Szafa, nie ma szafy, dobra. Nie ma szafy, oznacza, że możemy przeżyć. A 134, cisza, dobra. 135. Nice. 136. Aha. Dobra, jest git. Bateryjka jak najbardziej. 137. Nic nie może uśpić mojej czujności. Będę ćwiczył teraz. Nagłe zatrzymywanie się. Widzę coś niepokojącego na ekranie. Jaki fart! W momencie, kiedy zacząłem ćwiczyć obronę przed tym potworem, on się pojawił. Nie mam pytań, naprawdę. Nie mam pytań, co do tego, co się wydarzyło.
Cisza. To jest git. Dobra, dobra, idziemy dalej. Spokojnie. Mam nadzieję, że się już nie pojawi. Bo jeżeli się pojawi, to... to niedobrze. To nie będzie nic wróżyło dobrego. Ale udało się, obroniłem się przed nim. W szafie jak byłem, to się nie obroniłem przed nim. I to prawdopodobnie... dlatego... siema, kolego! Prawdopodobnie dlatego, że uciekałem przed A60. Czy mi się te nazwy mylą? I dlatego właśnie nie udało mi się przed nim obronić. Taka jest moja teoria. Ale jak było naprawdę? Ciężko powiedzieć. O, wow! To jest to, co widzimy bez latarki aktualnie. Dosłownie nic. Latarka jest tutaj kluczowa. Bez latarki może być ciężko. Dobra. 150. Nie jest źle, szczerze mówiąc. Bywało gorzej. Bywało gorzej. Gorzej jak mi się coś pojawi. Szafa, szafa, to jest A120. To jest A120. Hej, kolego. Dum, dum, dum. Okej. Już poszedł sobie? Poszedł sobie, na pewno sobie poszedł. Dobra, 153. Ajajaj, ajajaj. Nie jest dobrze. Bardzo niedobrze. 155. Okej. Let's go. Podnieśmy baterie na speedrunie. Stoliki. Nic specjalnego, co nie? Muszę rozglądać się za szafami. Tak, tak, tak. Pamiętać o szafach i pamiętać o tym, żeby się bardzo szybko zatrzymywać. 158. Jest szafa, są szafy, okej? Te pokoje zauważyłem, że bardzo się powtarzają, więc fajnie się idzie nauczyć schematu, więc mam nadzieję, że... mam nadzieję, że damy radę. Aha. Dobra, spokojnie, 161. Na, 162. Pięknie. I teraz coś będzie. Boom. O, dobra, nie ma nic, okej, 163. Tak dla pewności, wolę czasem sprawdzić. Bo nigdy nie wiadomo. O, jest ciemno. Serio? Dobra, chowam się, chowam się. Witam kolegę serdecznie. Pięknie, 165. Pokój numer 165. Nice. 166. Jak gdyby nigdy nic, co nie? Dobra, 167. Muszę pamiętać o zatrzymywaniu się. Tak, tak. Już zapomniałem o tym przez sekundkę. A nie można o tym zapominać. Dobra. Znowu? No serio? Wchodziłem do szafy! Wchodziłem do szafy! No i jesteśmy. Pokój numer 170, czyli pokój, na którym zginąłem. Teraz już się nauczyłem, że nie wolno ufać nawet jednemu pokojowi, nawet jednemu. Zawsze warto mieć naładowaną latarkę. Mimo iż zajmie to milion lat, to warto to zrobić. Dobra, co tym razem? 172. Dobra, otwieramy i szafa. I czekamy. Dzieje się coś? Chyba nie. Chyba git. Chodzę. Dobra, 173. Jeżeli dojdę do 250, to będę... to będę mega zadowolony, A120 leci. I w ogóle zauważyłem ciekawą rzecz, że A90 pojawia się bardzo często w momencie, kiedy pojawia się też inny entity. Jakby to jest dość dziwne, ale najczęściej właśnie A90 pojawia się, kiedy coś innego biegnie. Tak, żeby nam przeszkodzić, żebyśmy nie mogli iść do przodu. Nie wiem, czy to dodali kiedyś, czy teraz, czy jak, ale niemniej jednak to bardzo przeszkadza. Bo nie możemy, przez chwilę musimy się zatrzymać. Jak widzicie, straciłem sporo życia właśnie przez to, że się nie zatrzymałem. Dobra, 174. Spokojnie. Kaska, dobra. Nic się nie dzieje, 175. Oho. Biegnie, 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 biegnie. Kolejny raz, oj, dobra. Okej, lecimy dalej, 175. Dobra, tu nam otworzył, więc raczej nic nam już tutaj nie przybiegnie. 176. Najgorsze są pokoje, w których nie ma szaf. W sensie, albo są gdzieś tak ukryte, że ciężko je znaleźć, bo wtedy naprawdę
pojawiają się problemy, bo jeżeli są szafy, to już jest luz, co nie? Stoicie sobie przy szafie i czekacie, o nic się nie dzieje, można iść dalej. Ale kiedy nie ma szaf, to trzeba się wrócić i to jest najgorsze. Dobra, otwieramy. I nic się nie dzieje, dobra, nice, nice, nice. Nie ufam, nie ufam, nie ufam temu pomieszczeniu. Okej, też ciekawą rzeczą, którą odkryłem, jest to, że w lodówce można się chować. To też jakby bardzo ważne. Szafa, szafa. Nie ma szaf. To jest właśnie to najgorsze, że chodzicie do pomieszczenia i nie ma szaf. Po prostu. Po prostu nie ma szaf. Dobra, nie jest źle. 181. Okej. Mam wrażenie, jakbym tu spędził wieczność już. Naprawdę. Jestem tu dopiero, no, ze 3 godziny w sumie. Okej, 182. Siema. Dobra, jest cisza. Jest szafa. Jak szafa jest, to już jest git. To już jest jakby bez problemu, co nie? Damy radę przeżyć. 183. Cofnę się, bo ja nie ufam. Okej, git, git, git. Dobra, to pomieszczenie na pewno będzie już bezpieczne. 184. Aha. Słyszę go, dobra, chowamy się. Chowamy się, kurczę, Smiler najgorszy. Ach, ten A120, no. Siema. W ogóle dawno nie było A90. Ja jak grałem tutaj, żeby dojść do tego miejsca, na którym zginąłem, to się pojawił, chyba bodajże 2 razy. Z czego za drugim razem pojawiły się 2 pod rząd. Co było totalnie dziwne. Dobra, 185. Jest git, wchodzimy. Dobra, szafa jest, jest, okej. 186. Jest, są szafy, git, git. Dobra, naładujmy latarkę. Oczywiście nie używam tej świeczki latarki, nawet nie wiem, czy świeczka działa. Ale jeżeli chodzi o moją super latarkę, to wolę ją zaoszczędzić. Wolę ją zaoszczędzić na dalsze pokoje. Oj, no i właśnie, w lodówce można się chować, to też bardzo, bardzo istotne. Aha. Wiedziałem. No właśnie, co to był za dźwięk? To jest jakiś podrobiony dźwięk, który nie jest prawdziwy. Nie wiem, o co chodzi teraz. Dobra, 189. Siup. O! I znowu to. Znowu to dziwne uderzenie, jakby A60 biegł, a tak naprawdę nie biegnie. Podejrzane, bardzo podejrzane. To miejsce mi się nie podoba, widzowie. Jest przerażające, naprawdę. Jest ciemno, prawie nic nie widać, a my mamy do przejścia 1000 pokoi. Pusto. Najgorszy pokój ever. Dobra, 191. Okej, okay, są szafy, boję się, że będzie taki moment, że będą 2 pokoje bez szaf i w trzecim pojawi się entity i też nie będzie szafy, i co wtedy? Do przodu? Do przodu nie, bo zamknięte drzwi. Do tyłu? Nie wiadomo, co nie? Znowu? Ja to chyba mam jakiegoś pecha, naprawdę, ja nie wiem, to musi być jakiś pech totalnie. Siema, do widzenia, kolego. Nieprzyjazny. Dobra, nara. Ładujemy bateryjki i wbijamy. Tu będzie raczej bezpiecznie. I jest szafa, nie ma szafy, więc w 193 też nie ma szafy. Świetnie. 194 też nie ma szafy? Nienawidzę takich pokoi, w których nie ma gdzie się schować. 195 jest szafa, jest szafa. Mhm. Okej, okay, dobrze. 196. Oho. No właśnie. Jojojoj. Zobaczmy, czy w następnym pokoju była szafa. Jest to bardzo istotne. Czy w następnym pokoju była szafa? No właśnie. Była, była, okej, okay, była. Ale nie wiem, czy bym ją znalazł, to jest najlepsze. Więc dobrze jest, jak wejdziemy do pokoju i nie ma szafy, w sensie nie widzimy szafy, to lepiej jest się cofnąć do pokoju wcześniej, tam gdzie była szafa. Tak, na wszelki wypadek. Dobra, 198. Otwieramy. I najlepsze jest to, że entity lecą zawsze przy otwarciu drzwi, więc możemy sobie otworzyć drzwi, cofnąć się, przeczekać i iść po prostu sobie dalej. Dobra, 199. Oj, pokój bez szaf. Nie podoba mi się to. 199. Dobra, jest szafa. Jest dobrze? Jest git, dobra. 200. Dobra, jest cisza, okej, okej. To będzie bezpieczny pokój, chyba że się pojawi A90. Dobra, 201. Cisza, okej. Jest dobrze, jest dobrze. 201, okej. Dobra, jest tak ciemno i tak strasznie. Dobra, 202. Nie ma szafy. Naładujmy sobie bateryjkę. 203.
Jest szafa. Jest szafa, jest szafa. Git, git, git. 204. Dobra. 204, 205 i nie ma szafy tutaj. Oj, oj, oj. Coś czuję, że mój los jest przesądzony. Dobra, jest szafa, jest nawet dwie szafy. Pięknie, pięknie. Oj, wybaczcie, że ja tak panikuję, ale naprawdę to jest mega trudne. To jest nawet bym powiedział, że trudniejsze niż przejście. W sensie to jest niż przejście dorsów na super hard mode, ale to jest bardziej na cierpliwość. 206. O proszę. Biegnie na pewno. Tak, tak, tak. A60. Siema. Witam kolegę serdecznie. Dobra. Okej, 206. Tu będzie bezpiecznie, więc możemy iść od razu do 207. Który też będzie bezpiecznym pokojem, bo został otwarty. A słyszę coś za ścianą. A tu chyba podobno jest wyjście jakieś. Tak, tak, ale my nie chcemy do wyjścia, tylko my chcemy do tysięcznego pokoju. Do tysięcznego pokoju. Mój refleks był naprawdę słaby, ale się udało. Dobra, 208. Exit? Nie, nie, my nie idziemy do exitu. Nie, nie, nie. My przechodzimy 1000 pokoi. 209. Przynajmniej spróbujemy przejść 1000 pokoi. Może powinienem jednak ten exit wybrać. Tak dla bezpieczeństwa. I po prostu sobie stąd wyjść. Ale wątpię, żeby mi zaliczyło achievement za zrobienie 1000 pokoi. Raczej by mi nie zaliczyło. Dobra. Jest git, jest git. Jest spokój, okej, okay, pięknie. 210. Dobra, 211. Nie widzę szafy, nie podoba mi się to. 212, lodówka. Jest cisza? Jest cisza, okej, okay, git, git, git. Pięknie, 213. Dużo szaf, bardzo dużo szaf, podoba mi się to. Okej, okay. Jest niebezpiecznie, 214. No oczywiście. No oczywiście, że będzie biegł. Ja nie wiem, myślałem, że te entity przy 1000 pokoi, gdzie jest 1000 pokoi, będą pojawiały się rzadziej. Ale nie, one pojawiają się często. I wydaje mi się, że tutaj najgroźniejszym przeciwnikiem jest A90. Bo jak się nie zatrzymamy, to już koniec. A jeszcze połączenie A60 i A90, albo któregokolwiek z A90, to jest małe szanse na przeżycie. 215, cisza. 216. Są szafy, świetnie. To otwórzmy sobie 217. Nic nie ma, dobra. I 218. Pięknie. Znowu? Okej, okay. Dobra, 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 dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Siema kolego. Już poleciałeś sobie? Mam nadzieję, że tak. Dobra, wychodzimy stąd. Co? Dwóch! Dwóch! Jakim cudem dwóch? Że niby tamten otworzył kolejne drzwi i dzięki temu w kolejnych też był A120 i się aktywował? Nie. Nie rozumiem tego. Widzowie, jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie hashtag rozumiem. To jest wasz kolejny hashtag tego odcinka. I możecie przy okazji napisać mi, co się tu wydarzyło właściwie, bo ja nie wiem, ja nie wiem. Dobra, A220. Pokój numer 220. Nice. Bateryjkę, w sumie mógłbym używać tej drugiej latarki, ale 221, cisza. Dobra, 222. Jest szafa? Jest szafa. Dobra, otwieramy 223 i do szafy. Albo stać po prostu przy szafie, to jest najlepsza metoda. Dobra. Tu coś będzie. Jak bum, cyk, cyk. Okej, okay, git, git. Spokojnie, 224. No, powiem wam tak. 1/4 mamy już zrobioną. Więc git. Dobra, otwieramy i run. Okej, okay. Jest okej, okay? Jest okej, okay. Dobra. 225, brawo, 1/4 zrobiona. 1/4 tego koszmaru za nami. Dobra, pyk. Szafa, szafa, jest szafa, dobra. Czyli tak, otwieramy te. To jest moja własna taktyka, która wydaje mi się, że jest genialna. Bo mamy 99% pewności, że jeżeli coś się pojawi, to mamy szafę. Gorzej jak się pojawiają pokoje, w których nie ma szaf. No to wtedy jest problem, typu właśnie ten pokój.
Tutaj nie ma szaf, więc tu jest problem. Tu też nie ma szafy. W teorii, jak dwa pokoje są pod rząd, gdzie nie ma szafy, to nic się złego nie powinno pojawić, ale ja tam nie ufam, ja tam nie ufam. Dobra, pyk. Dobra, jest git, cisza. Cisza i spokój. Chyba, że naprawdę coś wyskoczy, tak znienacka jeszcze. Nie, raczej nie, raczej nie. Zresztą mamy tutaj lodówkę, więc możemy się w niej schować. Dobra, pyk. I do szafy, w sensie do lodówki. To jest genialna taktyka, to się musi udać, to się musi udać. O, my nie mamy 1/4 zrobionej, my potrzebujemy 250 pokój, żeby zrobić 1/4. Świetnie. No to nieźle policzyłem, co nie, widzowie? Kurczę, no nie wyszło mi to z tą matematyką trochę. Ale dobra, jeszcze trochę. 232. 7. I ten drugi oczywiście. Niewiele brakowało. Dobra, idziemy dalej. Oj, 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 jest ciężko, jest bardzo ciężko. 233. Dobra. To ładowanie latarki też utrudnia trochę, nie ma co ukrywać. 234. Pusty pokój. 235. Dobra, chowajmy się. I jeszcze ty, koleżko. No świetnie. Idealnie. I poleciał. Dobra, nara. Okej, naładujmy sobie bateryjki. 236. Nie wiem, mam wrażenie, że jakbym stał w miejscu, naprawdę. 237. Okej. Otwieramy. I tu. Cisza? Tak, chyba cisza, dobra. 237. 238. Już tutaj kompletnie nic nie widzę, to jest najgorsze. Coś mnie, jakby mnie coś popchnęło. Dziwne, bardzo dziwne. Dobra, 239, 240, okej. Nie ufam, nie wchodzę tam. Dobra, jest git, jest git. 241. Mam wrażenie, jakby naprawdę już 250 pokój minął. Wychodzi na to, że to się nie wydarzyło, co nie? O dziwo, to się nie wydarzyło. Aha, dobra, 243. Dobra, cisza. 244. Są szafy, dobrze. Okej. 245. Okej, nie ma szafy tutaj żadnej, nie ma. 246. Okej, dobrze, 247, bardzo podoba mi się ten pokój. Szybki pokoik tak zwany. Dobra, 248. Są szafy, git, git. Siema, kolego. Jestem w szafie. Oj, oczywiście ty, cwaniaku. On zawsze, ja wam mówiłem, zawsze. No może nie zawsze, ale jest duże prawdopodobieństwo, że A90 pojawi się razem z A60. Po to, żeby nam przeszkodzić. Żebyśmy nie mogli sobie po prostu przejść i żyć dalej. Nie, on musi się pojawić. Dobra, teraz oficjalnie 250 pokój, czyli mamy 1/4 za sobą jakby zrobioną. Więc jeszcze tylko 3/4 i mamy to. Dobra, pyk, otwieramy, szafa. Nic nie ma, okej, lecimy. Pięknie. Czy jest tu jakaś szafa w pokoju tym? Nie ma. Dobra, cyk, 252. Jest szafa. Raczej nic się już nie pojawi. Pyk, taktyczny odwrót. Pyk. Chyba git. Ja trochę już zaczynam speedrunować, więc mam wrażenie, że moja czujność została troszeczkę uśpiona. Więc dobrze byłoby jednak mimo wszystko się bardziej skupić. Bo nigdy nie wiadomo, co się tutaj może pojawić. W każdej chwili jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo. Okej. Git? Jest cisza. Dobra, jest cisza. Okej, okay. Pokój numer A256. Nie ma tutaj szafy? Nie ma. Ale dobrze jest zawsze naładować latarkę, muszę o tym pamiętać. Naładować latarkę. Ooo! Jak mogą? Jak ta gra mnie troluje, czy wy to widzieliście? Ja już panice, nie ma szafy, co nie? Ale jak już byłem blisko, musiał się pojawić A90, klasycznie. Dobra, 257.
Dobra, nie wchodzę bez naładowanej latarki. Dobra. Git. Git. Dobra, 259. Szafa jest po tej stronie. Otwieram. Czekam. Czekam, czy coś biegnie w moim kierunku? Nie, dobra, idę, idę. Okej, 260. Kolejny pokój piękny z szafami. Pokoje z szafami są po prostu zbawieniem dla nas, naprawdę. 260, nice. Na. Teraz to już wiecie, taki schemacik. Ta, jasne, schemacik. A90 to jest oficjalnie największy troll entity z roomsów. Naprawdę. Okej, już? Dobra, poszedł sobie. Okej, ten pokój mamy na pewno czysty, to jestem pewien. Jest szafa, więc też git. Dobra. Wszelki... Słyszę muzykę. Aha. Słyszę muzykę, co znaczy, że... Gdzieś tutaj będzie wyjście? Okej. Prawdopodobnie tak. Wow. Exit. Zobaczcie, to exit. Dobrze, się tu nic nie pojawiło, bo miałem nienaładowaną latarkę. Brawo ja. Dobra, pyk. Szafa tutaj. Pięknie. Tu już jest kompletnie ciemno, tu już nie ma nic. Kompletnie nie ma nic. 266. Okej. Takie pokoje mi się podobają w miarę. Dobra. 267. No to bye bye. Papa! Papa! Papa, widzowie! Pokój numer 267. Pokój, na którym zginąłem. Dla was to była, widzowie, sekunda. Dla mnie to było 5 godzin grindowania, 5 godzin męczenia się i mamy wyjście, ale my nie skorzystamy z wyjścia. I to akurat na tym pokoju, na którym zginąłem, więc może to wyjście pojawia się właśnie na pokoju, którym zginęliśmy. To jest jakby teoria, ale nieważne. 268, idziemy. Nie ma co, musimy przejść 1000. Więc postaram się to zrobić. Mam nadzieję, że mi się uda. Nieważne, ile będę miał prób. Po prostu się postaram. Nauczyłem się też czegoś bardzo ciekawego, co wam też się może przydać na przyszłe rany. Ten oto nasz koleżka, czyli A120, potrafi czasem wrócić. Więc lepiej jest poczekać dłużej w szafie. Ponieważ czasem, tak jak teraz, patrzcie na to, wraca po raz drugi i się z nami wita. Taki z niego tutaj cwaniak. Więc dobrze jest w tej szafie chwilę posiedzieć i też się czego nauczyłem ciekawego, to tego, że warto tutaj chodzić z tą latarką, ponieważ co chwilę mamy tu gdzieś leżące baterie, które możemy sobie bez problemu popodnosić. Dobra, 271, cisza, okej, jest git. Tego koleżkę też już się nauczyłem w miarę omijać, w miarę, oczywiście jakby robię to w ostatniej chwili i ledwo co, ale ważne, że się udaje. Dobra, mam wrażenie, że zrobiło się jeszcze ciemniej tutaj. Oczywiście, jeżeli są szafy, to oczywiście korzystamy z dobrodziejstw szaf, bo jakby szafy są istotne, bo trzeba się w nich chować w razie czego. Dobra, 274. Tu będzie szafa, okej. 275. Cisza. Najbardziej boję się tego, że jak wchodzę do jakiegoś pokoju, to tam może nie być szafy. Tego się najbardziej obawiam. Dobra, pyk. Bezpiecznie? Bezpiecznie, dobra, jest bezpiecznie. Bateryjka oczywiście. Okej, tutaj też trzeba zapamiętać, że szafy są w takich biurach. Na samym początku dwie i na końcu dwie. Też bardzo istotne. Coś biegnie? Chyba nie. Okej, git. Tutaj mamy szafy, więc będziemy mogli się cofnąć. Tak też zrobimy. Na wszelki wypadek. Dobra, tutaj też są szafy. Jak mówię, jest coraz ciemniej, więc coraz trudniej jest rozpoznać, czy są szafy, czy może ich nie ma. I najgorsze są pokoje, w których nie ma szaf. I w których musimy się cofać. To jest najtrudniejsze. Czyli na przykład ten pokój. Nie ma szaf, a w następnym coś się może wydarzyć. Okej, nie ma szafy, więc raczej się nic nie wydarzy. Kolejny pokój. Bateryjka. Jak najbardziej, chętnie zgarnę. 285, o wow.
Tutaj nic nie ma, pięknie. Tutaj jedna szafa, dobra. W razie czego można się cofnąć. Tutaj też będzie szafa, okej. W razie czego można się cofnąć. Dużo szaf, bardzo dobre pomieszczenie. Lubimy takie pomieszczenia, gdzie jest dużo szaf i leży sobie oczywiście bateryjka. Okej? Jest git, jest git, jest git. Dobra, super. Będziecie mieli tak długi odcinek, że mam nadzieję, że się ucieszycie z tego powodu. I mam nadzieję, że wytrwacie do końca. Razem tutaj ze mną. Bo ja się nie poddam. Ja wam powiedziałem, że ja się nie poddam, dopóki nie przejdę. Więc mamy 291. Cofka. Cisza, okej, dobra, git, git, git. Już jest tak ciemno, że ja już kompletnie nic nie widzę, nawet z super dobrą latarką. Dobra, tu nic nie ma. Tutaj też nic nie ma. W takich pomieszczeniach raczej nie powinno się nic wydarzyć. Ale tu się może wydarzyć na przykład. Na przykład A60 może przylecieć, po prostu. Niu! I nas tutaj powitać. On nie wraca, nie zdarzyło mi się ani razu, żeby on wrócił, więc tutaj na spokojnie damy radę. Pyk, no i lecimy sobie. 295. No już, że tak powiem. Chciałem powiedzieć bliżej niż dalej, ale to by było kłamstwem. Więc powiem tak. Robimy jakiś progres. To jestem tego pewien. A progres jest bardzo ważny. Bo jak jest progres, to już później wiadomo, że można zginąć i później dalej progresować. Dobra, tu coś będzie. Są szafy, pięknie. Jakaś bateria. Chyba mamy full, więc nie potrzebuję. Okej, git. Tu leży sobie bateryjka. Świetnie. 300. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj czegoś takiego jak A300. Chociaż, szczerze powiedziawszy, widziałem naprawdę fangamy, w których były stworzone najróżniejsze A, F i tak dalej. Dobra, czy koleżko wrócisz, czy tym razem się rozmyślisz i nie wrócisz? To jest dobre pytanie. Dobra, tym razem nie wróciłeś, świetnie. Podoba mi się to, nie musimy dłużej czekać. To jest 301, oh my god. No to jeszcze daleko do połowy. Oho, będzie niezła jazda. Dobra, 303. Na spokojnie. Przechodzimy sobie wszystkie pokoje. Pyk. 304. Dobra, tu mamy ten, szafę. Uuu, dużo kaski. Też nie wiem, po co mi ta kaska, szczerze mówiąc. Szczerze mówiąc, nie wiem, po co mi ta kaska. 306. Dobrze. 307. Very nice. Muszę się bardziej skupić. Tak więc tutaj chyba nic nie będzie. Dobra. Tu coś może być. Nie, nie zanosi się. Ale będzie, może być tak, że będziemy musieli wrócić. Właśnie. W takim przypadku ostatnio zginęliśmy. Pchałem się do przodu, a trzeba było się cofnąć do tej szafy i sobie na spokojnie tutaj przeczekać. I tutaj prawdopodobnie on będzie wracał dwa razy. Tak? Słyszycie, kolego? Nie, tym razem wrócił. A widzieliście, mieliśmy taki przypadek, że tutaj dwa razy szedł, jak było takie zejście na dół. Więc może, kto wie, coś może mu się odwidziało. Też ważna kwestia, jeżeli macie tutaj w roomsach pilsy. Bardzo ważne, żeby tutaj pilsy ze sobą zabrać. Bo jak macie pilsy, to możecie przyspieszyć, pobiec szybciej i szybciej się... O, to był fake. Okej. I szybciej się po prostu schować, więc warto te pilsy sobie wykorzystać. Bardzo ważne. Dobra, 313. Okej, git. Na spokojnie. 314. Okej. Chyba spoko. Tak mi się wydaje. Dobra, 315. Są szafy. 316. Git. Super. O! Biegnie, biegnie! Leci! I jeszcze ty tutaj, oj, oj, oj. Oj, 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 ale mnie męczą. Nium. Powiem wam szczerze, że z tych wszystkich entity, co tutaj są, chyba A60 mnie najbardziej przeraża. W sensie jego dźwięk. Chociaż A90 też jest wkurzający. A120 jest takim przyjemnym koleżką, co nie? Który po prostu się pojawia uśmiechnięty, wesoły, leci sobie. I tyle, co nie? Jestem też ciekaw, czy... Wow, wow, wow. Nie gasimy światła. Jestem też ciekaw, czy... Tomp, okej. Czego jestem ciekaw? Skupienia, tak. Jestem ciekaw, czy częściej pojawiają się entity, im dalej pójdziemy. Bo to by było dość ciekawe, jakby się pojawiały częściej. Czego oczywiście ja bym nie chciał.
Siema. Bo jeżeli będą pojawiać się częściej, no to mamy gorzej dla nas. Zdecydowanie gorzej dla nas. Cześć, A120. Dum, dum. Ma zamiar wrócić? Nie zanosi się. Pięknie, dobra. Idealnie. Dobra, 323. Słyszę muzyczkę, co oznacza, że... Chyba znów możemy skorzystać z exitu. Oj tak, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Ja chcę tysiąc. Ja chcę 1000 zrobić. To jest mój cel, więc... Tego się będę trzymał i exit mnie nie skusi. Chociaż powiem wam szczerze... Pewnie wielu z was by skorzystało z takiego exitu. Żeby tylko się stąd wydostać. To był fake. To był fake, a ja już panicę. Dobra, zbierzmy. To dobrze, że był fake. Oj, jak to nie byłby fake, to byłoby po mnie. I to nie jest fake na pewno. To na 100% nie jest fake, tego jestem pewien. Oj, dobra. Pyk, koleżko. Żegnam. Nara. Już? Trzeba zamiar wrócić. Ja tak długo będę siedział w tej szafie, bo właśnie nie wiadomo, on nieraz potrafi sobie... Okej, to był fake. Potrafi sobie wrócić. Tak o, po prostu, co nie randomowo. Więc wyszedłbym z szafy i bym po prostu zginął. A tego byśmy nie chcieli, wy też tego byście nie chcieli na pewno. Dobra, 333. Przydałby się jakaś bateria? Nie, baterii mamy dobrze. 334, ale nigdy nie zaszkodzi więcej. Dobra. Pyk. I tak jak mówiliście, nie jest to aż takie trudne. Trzeba się po prostu wyuczyć schematu. Teraz powinienem zginąć tak głupio, co nie? Byłoby śmiesznie. Byłoby śmiesznie i idealnie by pasowało do całej sytuacji. No i? Coś biegnie? Ale mnie noga swędzi, nie teraz. Dobra. Okej, git. Lecimy dalej. Nie, teraz wąsy mnie spędzą. Niedobrze. Okej, skupienie. Wąsy mnie zaswędziały w idealnym momencie. Mogłem się wrócić, to byłoby bardziej bezpieczne. Ale jakoś tak spanikowałem, ale dobrze tutaj była ta lodówka. Czy on ma zamiar wrócić? Nie wrócił, ojej, nie wrócił, dobra. 340 pokój, okej. Not bad, powiem szczerze. 341, okej. 342. Cisza, pięknie. 343. Jest szafa, dobra. 344. Okej, są szafy, pięknie. 345. Jest szafa, good. Będzie można się cofnąć. Nawet nie trzeba będzie się cofnąć, bo... A, bateryjka, weźmy. O! I siup! Znowu biegnie, więc mam teraz okazję, żeby się podrapać po głowie. O, poprawić sobie opaskę, tak, wszystko git. Tak. Czy masz zamiar wrócić znowu? Nie wrócił. Bardzo dobrze. I like this. Nie wrócił. Pięknie. Dobra, 348. Okej. 349. Cisza, okej. Też właśnie warto używać cały czas zwykłej latarki, bo jak sami widzicie, ta bateria nam się nie kończy. Nie wiem, czemu używałem tej zwykłej latarki, w sensie tej ładowanej latarki, zamiast tej normalnej, bo ta ładowana, nie ma co ukrywać, dawała mi światło plus wkurzało to ładowanie co chwilę jej. Więc nie wiem, czy warto było ją tak tutaj używać na początku. Ale już się nauczyłem, więc teraz używam lepszej, więc wiecie, no... Lepsza latarka, to lepsze możliwości. Dobra. Szafy, super. I tu powinna gdzieś, nie ma baterii, ajajaj. O, nie ma baterii, ale jest A120. Oh my god. Jeszcze ty. Najgorzej. Siema, koleżko. Już? Czy masz zamiar wrócić? Nie wraca. Ale ja wam mówię, będzie taki motyw, że on wróci. Nieoczekiwanie, ale wróci. Ja wam to mówię. Dobra, git. Na spokojnie. Okej.
359. Good. Ale dziwne pomieszczenie, takie proste. Dobra, szafki. Dużo szafek i bateria. Akurat teraz baterii to ja potrzebuję. 361. Znowu A120, co jest grane? Chłop mi tutaj atakuje co chwilę. Nie tak miało być. Jak ja tu bez przerwy jestem atakowany przez niego. Dobra, spokojnie. Mhm. Du, 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 tu, du, du. Wraca! Mówiłem wam, że trzeba być bardzo ostrożnym. Wrócił. No właśnie, niezły śmieszek z niego. Oj, oj, oj. Dobra, na spokojnie. Jakaś dodatkowa bateria, czy coś? Przydałoby się. Jest bateryjka, świetnie. 363. Tak się zatrzymałem na chwilę, bo miałem dziwne przeczucie, że... Zdążę, na spokojnie, na luzaczku. Mamy sporo czasu jak on leci. Ale okej, jak widzicie, trzeba się cofać w pomieszczeniach, bo nigdy nie wiadomo, kiedy spotka nas coś niedobrego. Jakby się nie dało tego przyspeedrunować, to jest ewidentnie tryb zrobiony na cierpliwość. Już? Poleciał sobie? Dobra, poleciał sobie, jestem pewien. Tak, 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 dobra. Pyk, 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 lecimy. 364. Jest, dobrze. No dobra, może żeby... Nie mówię, że jest dobrze. Nie chcę tutaj wykrakać. Jakbym wykrakał, to by nie było fajnie. Dobra, pyk. 366. Okej, jest szafa, git. 367. No spokojnie, dobrze, damy radę, damy radę. 368, jest szafa, pięknie. 369. Git. 370. Nie ma szaf, jest szafa, dobra, dobra, już panicę tutaj. Okej. Nie musimy się cofać, nie. Dobra, otwórzmy te i na wszelki wypadek... No właśnie, na wszelki wypadek stańmy sobie tutaj, bo w sumie to nigdy nic nie wiadomo. Co się może wydarzyć? I czy ja nic nie widzę? Dobra, niby coś widzę, ale jest tak ciemno, że... Dosłownie nic nie widać. Dobra, szafa... Wróci? Nie wrócił. Czy ja znowu słyszę muzyczkę do wyjścia? Naprawdę? Wow. Wow, gierka tutaj naprawdę mnie kusi. Mówi, wyjdź, no, masz exit, wyjdź, wyjdź. No. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Nie, 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 ja tutaj muszę dalej, ja muszę dalej. Ja muszę jeszcze dalej. Okej, git. Bateria, no podnieśmy ją, no co mi szkodzi. Tu będzie, nie będzie szafy, dobra. Okej. Okej, pięknie. 78. Dobra. Oj, oj, nie lubię tak otwierać szaf. Bardzo nie lubię tak otwierać, w sensie drzwi nie lubię tak otwierać. Że otwieram i one się otwierają same, bo podnoszę baterię w tym czasie. Bo leży sobie w rogu i akurat drzwi się otwierają. To mi się akurat bardzo nie podoba. Dobra, prawie 400. Prawie 400. I dobra, jak już widzimy szafę, to od razu się chowamy. To jest też ważne, jakbyście sobie grali. Że jak zobaczycie szafę i jakby słyszycie, że coś biegnie, to od razu się chowajcie. Nie czekajcie na przykład, że trzeba chwilę odczekać, bo biegnie rush i dopiero wejść. Nie, nie, nie. W tym przypadku od razu wchodzimy. Bez zastanowienia nawet tutaj. Dobra. 382. Okej. 383. W razie czego mogę wrócić. O, kam. Ciekawe. Okej. Bateria. Okej. Dobra, może będę musiał wrócić. Oczy... Oczywiście! Oczywiście! Dwóch naraz! I to w takim miejscu! Ostatnim razem w takim miejscu... Zginąłem. Nie dosyć, że dwóch naraz, to jeszcze A90 pojawił się po raz drugi, a A120 wrócił po raz drugi. Wow! 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 Czy oni po 500 pokoju będą pojawiać się po 50 razy? Czy tak sobie to twórcy wyobrazili? Zaspamujmy cały ekran wszystkimi entity, co nie? Tak to trochę teraz wygląda. Dobra, mamy sporo baterii, więc git.
Ale nigdy nie zaszkodzi mieć więcej, więc już się rozglądam po rogach. Tutaj nic nie ma, jakaś szafa, jest bateria, dobra. No niestety drzwi też się otworzą bardzo szybko. Co mi się nie podoba. Dobra. Coś biegnie? Nie, nic nie biegnie, git, git. Dużo kaski. I więcej baterii w tych roomsach, w tych biurach. To i naprawdę pozostawili tutaj bardzo dużo baterii. Gdzie nie spojrzeć, tam baterie. Wszędzie. O! A 60! Dawno... Dawno kolegi nie było jeszcze, a 90. Świetnie! Ale ty jesteś... głośny. Już? Uspokoiło się? Mam nadzieję. Och, 394. Git, git, git. Bardzo dobrze. Cyk. Okej. Cyk, cyk, cyk. 396. Baterii mamy dużo, więc nie musimy. Dobra. Tutaj raczej... No może się coś pojawić, bez szafa, więc... Nigdy nie wiadomo. Ale tu nie ma szafy. A nie była szafa. Była, przepraszam, była szafa. Odczep się ode mnie! Demonie! Ile można się zatrzymywać? Najgorsze jest to, że w przypadku A90 można pomylić się tylko raz. Bo wtedy on zabierze nam prawie całe życie. Za drugim razem to już koniec. Jak widzicie, na razie mam zero pomyłek, więc jest całkiem nieźle. Choć mogło być lepiej i najlepiej to by było, jakbym ukończył za tym ranem. Bo najgorsze w tym wszystkim jest to, że jak zginiecie, ogólnie ukończenie tego całego, całych roomsów zajmuje 2 godziny. Dojście do roomsów zajmuje około 20 minut, jak w miarę speedrunujecie i przejdziecie szybko figurę i wpiszecie kodzik, to spoko. Ale jeżeli dojdziecie na przykład do 400 pokoju, tak jak teraz ja, to zajmuje 1,5 godziny około. Ja nie mam pytań. Ja nie mam pytań, co tu się dzieje. Ja już będę płakać tutaj. Jeżeli to byłoby w prawdziwym życiu, to ja już bym wolał zostać pożarty przez te entity, niż iść dalej, naprawdę. 407. Bo ich tu się pojawia coraz częściej, coraz więcej. 408, git. Bateryjka? Nie ma bateryjek, ajajaj. 409. Nice room! 410. Bateryjka. Kaska? Kaska? Ja nie chcę kaski, chcę baterię. No tu musi być już, nie ma? Oh my god. 412. A? 413. Tak, tak, tak. Kaska, kaska i 2 szafy. Dawno nic nie było. Co może znaczać tylko jedno, że... zaraz... Bum! No oczywiście, ja już mam takie wyczucie, że o, dawno nic nie było, to za chwilę coś się pewnie pojawi. No i tak też się dzieje, jak sami widzicie. Siema, kolego. Poszedł sobie? Czy wraca? Dobra, audio się skończyło, znaczy, że sobie poszedł. Świetnie, no w tym pokoju już musi być bateria. Chyba, że z każdym pokojem jest coraz mniej baterii. Może tak być. Może tak być. Nie, jest bateryjka. Nice, nice, nice. Jakbym znalazł jeszcze jedną, to bym się jeszcze bardziej ucieszył, powiem wam szczerze. Ale czy to się uda? Znaleźć kolejną baterię? Ciężko powiedzieć. O, proszę bardzo, jest. Dobra, pik. Fajnie, jakby one leżały po prostu na środku, byśmy się po nie tylko schylali. To było najpiękniejsze. Piękne baterie. Podchodzicie. O, bateria. Podnoszę. Znowu ty? Kolego, ile można? Ile można? O. Dobra, nie jest źle. Nie poddajemy się. Nie poddajemy się. Poszedł sobie? Yep, it's safe, it's safe. 422. Pięknie. O, bateryjka kolejna. Give me that. Czyli jedno jest pewne, baterie się dalej pojawiają normalnie. Ale kto wie, co będzie po 500 pokoju? Tego nikt nie wie. Dobra. Okej, są szafy, będzie można się cofnąć.
Znowu są szafy. Ale baterii brak. To pomieszczenie jest spoko, będziemy musieli się cofnąć. Wiedziałem. Git nie było, a 90. Co się bardzo zdziwiłem, bo zwiększyłem swoją czujność, bo czułem, że się pojawia 90. Miałem takie, na 100% będzie kazał mi się zatrzymać na sekundkę. Ale nie tym razem, co było bardzo dziwne. Ale okej. Znowu słyszę muzyczkę. O, gierka znowu mówi: o, Admirosie, czas wyjść. Proszę, to exit dla ciebie i bateria. Przewrócony kwiatek. O, idziemy dalej. Nie patrzymy nawet na exit, nie ma co. Ja się nawet do exitu nie wybieram. Okej, git. Pięknie. Boom. 423. O ty, koleżko, takich rzeczy się nie spodziewałem tutaj. Że w tak randomowy, po prostu w randomowym momencie. Dobra, 34. Okej. Jest dobrze. To 35, okej. Cyk. Otwieramy. Dobra, możemy iść dalej. Pyk. Nie ma tu szaf, więc następny pokój może być niebezpieczny. Albo bezpieczny, jak kto woli. 238. Bateria. To tylko moneta. Myślałem, że bateryjkę znalazłem. Jest szafa, nice. O, bateria. 440. Nie ma szafy. Uwaga. Bo nie ma szafy. Jak nie ma szafy, robi się niebezpiecznie. Oho! Jak jestem w szafie, to se możesz. Brum i poleciał. Dobra. Let's go. Let's go. O, bateria. I w mi dajat. W ogóle z tej zielonej latarki już nie korzystam. Jeżeli będziecie grali, to od samego początku nie korzystajcie z zielonej latarki. Zielona latarka to już jest naprawdę ostateczność. Tylko zwykła latarka. Tylko też jakby musicie ją kupić na początku, albo też ją znaleźć. Ja oczywiście kupiłem, ona nie jest jakaś droga. Jak pogracie parę razy w Dorsy, to na pewno będzie was stać na latarkę. Okej, są szafy. Nice. Very, very nice. Aha, spoko. 450. O, nice. Wezmę tą bateryjkę. Dobra. No i co? A 90 pojawi się czy nie? Pojawi się czy się nie pojawi? Nie pojawił się. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Wraca? Chyba nie wraca. Chyba nie. Chyba sobie odpuścił. I like it. 450. Okej. Powoli zbliżamy się do 500 pokoju. Oj, 500 to jest ta granica. To jest ta bariera, kiedy już zdajesz sobie sprawę, że jesteś w połowie. Oczywiście trzeba najpierw dojść do tego pokoju. To jest najważniejsza kwestia. Ale czy mi się to uda? Musi się udać. Dobra, tu nic nie ma. Okej. Tutaj szafki, dobra. Tu się zatrzymamy na sekundkę. Jest git. Wraca? Nie wraca. Nieoczekiwany A90. Nieoczekiwany A90. Jest wkurzający. Dobra, 457. Dobra, jest szafa, git. 458, dobra. 459. Nice. Siup. 460. Okej, dobra. Jest cisza. Uwielbiam ten dźwięk. Ten dźwięk jest piękny. Co nie? Zabawne. Nie wiem, bawi mnie to. Bawi mnie to po prostu już. Albo to już po prostu moja psychika nie wytrzymuje w rumsach. Ma dość. Dobra. Wraca!
Wraca. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Poszedł sobie. 461. Mhm. 462. Let's go. We can do it. Okej. 464. Mogę się wrócić, mogę się wrócić. W sensie ja sobie tak mówię, że mogę się wrócić, bo w ten sposób zapamiętuję, że w poprzednim pomieszczeniu była szafa. Bo czasem jest tak, że w poprzednim pomieszczeniu nie ma szafy, a w następnym jest. Więc warto... Warto sobie tak mówić, co nie? Mogę wrócić, mogę wrócić. Bateria. Tu nie ma. Jak nie ma, to znaczy, że trzeba przejść do przodu. Giga ważne. Mogę wrócić, dobra. O! I będzie A90, patrzcie. Albo nie, nie będzie, bo się skapnąłem, że może być. To go nie będzie, tak działa po prostu przeznaczenie. A kiedy zapomnę o nim, to nagle się pojawi. Co nie tak randomowo. Dobra, czy masz zamiar wrócić, kolego? Niedobry kolego? Dobra, nie wróci, bardzo dobrze. Nigdy więcej tu nie wracaj. Dobra, 471. Okej. 472. Widzowie, to jest odcinek, w którym uczymy się liczyć do 1000. Pięknie, pięknie. Odwrót. Taktyczny odwrót. Okej. Takie pomieszczenia najczęściej mnie właśnie pokonywały. Bo nie wiedziałem, co robić, a w następnym pokoju prawdopodobnie nie będzie szafy. Wracasz? No wiem, wiem, kolego, wiem, wiem. Że lubisz sobie wrócić parę razy. Czyżby wrócił kolejny raz? Nie. Dobra, okej, okay, spokój, git, git. I w tym pomieszczeniu 473 nie będzie szafy. No właśnie, widzicie? To jest to, w tym pomieszczeniu nie ma szafy, dlatego trzeba się wracać. I ja pamiętam, że jeden z was właśnie pisał mi komentarz, że jak będę grał w Roomsy, żebym się wracał, bo niektóre pomieszczenia nie mają drzwi. W sensie nie mają szafy. I faktycznie to się sprawdza. To się sprawdza. Czasem trzeba pójść do tyłu, żeby pójść do przodu. No, to jest właśnie taka logika. Dobra. Jest szafa? Jest szafa. Mam wrażenie, że robi się coraz ciemniej. Albo i nie? Albo to moja wyobraźnia? Ciężko powiedzieć. Dobra, są szafy? Są. Jak są szafy, to można wrócić. Tu nie ma szaf, to nie można wrócić. Ale długo leciał! Ale długo leciał! I ten randomowy A90. Oh my god. Oh my god, 482. Mam wrażenie, że to trwa milion lat. Okej, okay, 483. Mhm. Pyk, pyk. Kolejny exit. Nie wiem już ile exitów minąłem, ale coś mam wrażenie, że naprawdę dużo. Też te exity, no ja nie chcę, ja nie chcę. Ja chcę dalej, ja chcę dalej. Dobra, git. 486. Let's go. We can do it. Boom. Klasyk, klasyk. Jeszcze 90 prawdopodobnie tutaj nas dopadnie. Aha, ale raczej już poziom trudności się nie zwiększa, mam wrażenie. Wystarczy robić cały czas ten sam schemat, wałkować, grindować, grindować. I to się uda. Chyba, że A120 zdecyduje się na jakiś taktyczny powrót. To wtedy nie będzie za ciekawie. Dobra, idziemy dalej. Kolejne drzwi. 488. Nie ma baterii? Nie ma baterii. Będziemy musieli wrócić, uwaga. Nope. Nie musimy. Ale zauważyłem, że schemat bardzo często jest taki właśnie, że po tym pomieszczeniu takim metalowym tutaj nie ma drzwi. I jest to pomieszczenie. Więc może tutaj schemat jest bardzo powtarzalny i wystarczy się go nauczyć. Takie mam odczucia. O. Prrt. Dobra, dobra. Git, git. Okej. Okay. Spoko. Bateria. Muszę iść do przodu, muszę iść do przodu. Dobra, 495. Mogę wrócić, mogę wrócić. Bum.
Okej, okay, szafa i chowamy się. Zaraz będzie 500 pokój. Okej. Okay. 500 pokój. Mhm. Ja poczekam, bo on może wrócić. Ja poczekam. Już? Już? Tak, już. Uspokoił się. Bardzo dobrze. I like this. 497. Okej. Okay. Na, bateria. Ej, nie, bateria, nie szafa. Nie tak miało być, jeszcze mi latarka zgasła. Dobra, 499. Mamy to, widzowie, 500 pokój, czyli połowa. Dlatego napiszcie w komentarzu kolejny hashtag, czyli hashtag 500. To jest kolejny hashtag, zobaczymy ile osób by trwało do tej minuty. I hashtag 500 wita nas A120, tak więc podwójnie musicie napisać hashtag 500. W sensie jak najwięcej hashtagów hashtag 500, poproszę. Wszyscy co nie napisali muszą napisać w komentarzu hashtag 500, bo to jest znak od 120, który wrócił. Już? Już, kolego? Tak, już, poszedł sobie, pięknie. Okej, okay. Tak więc mamy kolejny hashtag odcinka. Już nie pamiętam jakie były poprzednie hashtagi. Ale ja sobie sprawdzę komentarze, oczywiście wszystkim poprzypinam serduszka. Więc warto te komentarze sobie pisać. Dobra, 502. Let's go, jesteśmy w połowie. Połowa. Pięknie, fantastycznie. Dobra, 503. 504. 505. Okej, okay. Świetnie. Tu już się nie możemy wrócić, są szafy, pięknie. Nice. 508. Okej, okay. Nice. Biegnie coś, czy nie biegnie nic? Chwila prawdy, nic nie biegnie, dobra. Okej, okay, to jeszcze musimy zrobić 490 pokoi. Jesteśmy za połową, więc wydaje mi się, że to bardzo dobry znak, że jesteśmy za połową. Bardzo dobry znak i dobry progres. Chociaż mój mózg na chwilę się wyłącza, mam takie co ja tu robię? To już jest 500 pokój. Mam dość. Ale jakby staram się to kontrolować, ale to da się zauważyć. To da się zauważyć, że już, no już za dużo. Za dużo roomsów, zdecydowanie za dużo. Okej, okay, let's go. Dobrze, dobrze. Nie, gasimy latarki. Dobra, 514. Nice. Pięknie. Pyk. Dobra. Są szafy, są. Ale chyba już nie robi się ciemniej. Takie mam wrażenie, że już się nie robi ciemniej. Już jest maksymalna ciemność. Jeżeli chodzi o te pokoje. Takie odczucie mam. Dobra. Mogę się wrócić, zgadza się. 520. Nie, wydawało mi się, coś usłyszałem. Ale jednak nic nie słyszałem. Okej, okay. Bateria. Nawet jak mam prawie full, to i tak warto zebrać. Aż dziwne, że tu się nic nie pojawi, ale może będziemy musieli wrócić. Tak. Już odruchowo pobiegłem. Ale to nic nie dało. Tu nic nie było. Nic złego się tu nie czaiło na mnie. A miałem przeczucie, że coś będzie. Ale jednak nic z tych rzeczy. Dobra. Okej, okay, git, 525. Mhm. Very, very nice. 526. Cisza. Okej, okay, 527. Może będziemy musieli wrócić. Nie. Jest git. A, bo tu jest pomieszczenie takie, dobra. Czyli pattern się zmienił trochę. Albo tak mi po prostu wylosowało. Może tak być. Ja już w strachu się cofam co chwilę.
No, 530, dobra, nie możemy się cofnąć, bo tu nie ma szafy. Tutaj też nie ma szafy. Tu jest dużo szaf, to mi się podoba. A to jest kuchnia, Boże! Przez chwilę myślałem, że to jest jakieś entity krzesło czy coś. Z daleka tak to wyglądało, jakby miało rogi. Już byłem przerażony, to już psycha siada. Dobra, można cofnąć. Ale jest też szafa, git. 534. Można cofnąć, ale jest też szafa. Dobra. 535, można cofnąć. Okej. 536, można cofnąć. Spanikowałem i użyłem tapsów. Nie wiem czy zdążyłbym. Nie wiem czy bym zdążył, ale panika wleciała. Chyba bym zdążył. Chyba bym zdążył, takie mam wrażenie. Tak, zdążyłbym. Ale jakby musiałem użyć, a to były ostatnie tapsy. Niedobrze. Okej, można wrócić. On jakby długo leci, więc i tak bym pewnie zdążył. Dobra. Pomieszczenie z szafami, dobra, nie wyłączyć mózgu, nie wyłącz mózgu, nie wyłączaj się teraz. Okej, A120, mamy chwilę przerwy. Mhm. Bo A120 musi polecieć w jedną, w drugą. Tak, tak. Hello, kolego, hello. Mhm. Pięknie. Tu. Nice. Dobra, pyk. 541. Very nice. Nie ma szafy, nie ma szafy. Nie mamy tapsów, więc jeden malutki błąd i papa. Co nie? Papa, widzowie. Tak będzie. Znowu wyjście? Ale wy mnie tutaj męczycie tym wyjściem. Nie wejdę do exitu. Byłem tylko po baterię tutaj. Dobra, git. Idziemy dalej. Mogę wrócić jak coś, tu nie ma nic. Dobra. Fajne skrzypiące drzwi. Mogę wrócić. I chyba będę musiał wrócić. Nope. Już tak na wszelki wypadek robię, bo po prostu... O! Bo takie mam po prostu odczucie. Cześć, A90, witam kolegę. Ja 60 również. Dobra. Ej! Co to było? Ten dźwięk mi się nie podoba. Bardzo mi się nie podoba. Jakby coś naprawdę miało mnie zaatakować. Takie dziwne odczucie miałem, naprawdę. Dobra, pyk. Mogę wrócić. Tu już nie mogę wrócić. Wszystko mnie teraz spędzi, najgorzej. Okej. Dobra, tu jest git. Potrzebuję baterii? Chyba na razie nie. Chyba na razie jest git. 555, dziwna nazwa pokoju, ale okej. O! Koleżka! I drugi koleżka, o. Ciekawie. Dobra. 556. Very nice. 557. Pyk, zbierzmy sobie coiny, okej. 558. Muszę włączyć większe skupienie. Tryb skupienia musi zostać aktywowany. Ej, wychodź. Kolego. Dobra. Wow, ale ciemnica, nic nie było widać. Niezbyt dobrze. Dobra, mogę wrócić. Są też szafy, pięknie. Jest szafa, nice. Okej. Pewnie będę musiał się cofnąć. I tak się cofnąłem. Po bateryjkę. Kolejna bateryjka. Dobra, zbierzmy. 566. Pokój. Okej. Nice, tu już nie mogę cofnąć. Tutaj też nie, bo nie ma żadnych drzwi, żadnych szaf.
Są stoły wywalone i w ogóle też nie ma szaf. Ło? Ło? Okej. Dobra. Bob. To jest biurko Boba. Świetnie. Miło poznać, panie Bobie. Zrobiło się niepozornie cicho. Nie podoba mi się to. Oho! No właśnie. Wiedziałem, ja już miałem przeczucie, że za długo nic się nie wydarzyło i było po prostu zbyt cicho. Ale poleciał, jak burza. Poszedł jak burza. Dobra, 575. Oh my god. Oh my god. Dobra, tu mi otworzył, więc ładnie. Bateria. Give me that, chętnie wezmę. Przyda się. 577. Noise. 78. Very, very nice. Okej. Okej, git. Dalej. Bateria. O Jezu, zjumpskerowałem się szafą. Dobra. Mogę cofnąć. Pytanie, czy muszę cofnąć? Ha! I oczywiście A90, no klasyk. Klasyk. Oni chyba współpracują, tak mi się wydaje. A60 i A90. Albo A90 ze wszystkimi współpracuje. Jakie dziwne odczucia mam. Naprawdę. Dobra, pyk. Pyk. Zbieramy. 584. Nice. 585. Mhm. Nie ma nic. 86. Nice. Nie ma nic. Bateria. Przyda się, nie pogardzę. Okej. Nic się nie stało. Tak? No nic nie straciłem, więc jakby nie ma co się bać, że się pojawił kolega, na sekundkę. Są szafy? Są. Mhm. 592. No, powiem wam, że jesteśmy już za połową. No. Naprawdę jesteśmy za połową. Koinik? Zbierzmy tego koinika, oj tak. Dobra. Tak na wszelki wypadek się cofnę, bo nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Szafy są, git. Wow. Nie za często się pojawiasz tutaj? Zacząłem o nim gadać i się pojawiał, co nie? Coraz częściej. Dziwne. Bateria jakaś by się... O jest, dobra, uf. Przyda się. Hops. To tylko A60 i oczywiście A90, bo co innego mogłoby się tutaj pojawić? Jak nie ta dwójka, oczywiście. Dobra, pyk, raz, dwa, trzy. I lecimy dalej. Ponieważ mamy już 600 pokój. Nice. Teraz musimy być jeszcze bardziej ostrożni. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. 603. No. Znowu wyjście. Ale mnie kuszą tym wyjściem. Ale mnie skusili tym wyjściem. Że prawie zginąłem. Oh my god. W takim miejscu. Tu nie było żadnej szafy. Jeszcze exit. To może była podpowiedź. Wbijaj do exitu. Uciekaj. Ledwo co. Ja już patrzyłem pilsy, żeby użyć, a nie miałem. Nie ma już pilsów. Pilsy się skończyły. Przykro mi bardzo. O!
Nagle zrobiło się jakoś tak bardzo jasno, ja po prostu na dół spojrzałem. Wiem takie, co jest? Dobra. Jest cisza, jest git, jest git, jest git. Nice. Są szafki, git. Nie ma nic, nice. Tu już skupienie idzie coraz większe. Żeby nie zginąć teraz głupio. Dobra. Klasycznie będzie A90. Nie, tym razem nie, tym razem nie. Dobra, wychodzimy. Very good, very good. 613. To dobry wynik. Robi wrażenie. Tump. Co masz tump na biurku? Myszkę, klawiaturę, monitor. Podstawowe rzeczy. Dobra, 616. O, jest bateria. Przygarnę chętnie. Dużo szaf, dużo. Dobrze. Nie, to był bait, to był bait, to był bait, to był bait. To był bejcik, to był bejcik. Dobra, 620. 621. Ajajaj. Tak zostać zaatakowanym? Przez niego? Niewiarygodne. Dobra. Dobra. Jest git, jest git. A, bateria na śmietniku. Czemu ktoś zostawił baterię na śmietniku? No! To jest chyba żart! Przecież się nie ruszałem! Przecież się nie ruszałem! Oh my god, wchodziłem do szafy! No dobra. Ale żyję! Ale żyję! Jakie to życie! Okej. Ale jakie to życie. Muszę teraz się jeszcze bardziej skupić, bo A90 nie daje mi spokoju. Ach, ten pasek życia teraz będzie mnie wkurzał. Że mam go tak mało. Dobrze. Bateria. Biorę. A 632. Chowam się. Od razu się chowam, bo po prostu już mam dość. O Boże, Boże. Nara. Nara, kolego. Pa, pa. Dobra. 632 pokój. Bateria jakaś, cokolwiek. Mimo, że nie potrzebuję, to nagle zbieram te baterie, gdyby były mi potrzebne. Niby taka prosta mechanika, co? Nie idziecie przez pokoje. Co złego może się stać? No, jednak się dzieje. Jednak się dzieje. Git 639. Jezu, jak to jest ciemno. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego on mi to robi? Dobra. 641. Nie ma szafy, nie ma szafy. Lecimy dalej. Pyk. Tu musiałbym się wrócić w teorii. Gdyby wydarzyło się coś z... Gdyby wydarzyło się coś złego. Przeżyłem to. Oh my god.
Dobra. The Impossible Challenge. Wiem, że będziesz A90. Ty zawsze jesteś. Oprócz momentów, w których wspominam, że będziesz, to jednak stwierdzasz, że cię nie będzie. Ha. Cwaniak. Dobra. Bateryjek nie ma, dobra. 649. To raczej nic nie wyskoczy. 650. Okej, git. 52. Kaska? Gdzie baterie? Gdzie baterie, kiedy są potrzebne? Dobra. Dobra, spokojnie, to tylko A120. To tylko A120. Mhm. To tylko A120. Który? Nie wróci. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Nie wracaj nigdy. Nigdy nie wracaj. Dobra. 656. Dobra. Prawdę mówiąc, jeszcze 100 pokoi i będziemy mieli zrobione 3/4. To dobre, to dobre. To bardzo dobre, ale muszę się bardziej skupiać. Dobra, czy muszę wrócić? Oczywiście. Że tak. Tylko, że nie była 90, więc trochę fart. Trochę fart, ale wróciłem bardzo szybko, więc nawet jakby się pojawił, to i tak bym zdążył. Mhm. Wracasz sobie. O! Jeszcze ktoś się pojawi tutaj? Nieoczekiwany jakiś gość? Nie, to był fejkowy dźwięk. To był fejkowy dźwięk, taki w oddali. To już wiemy. Dobra, 6, 5, 9. Let's go! 6, 5, 9. 6, 6, 0. Piękny pokój numer 6, 6, 0. Oj, będzie niedługo pokój 6, 6, 6. Oh my god. Tam się pojawią wszystkie 3 naraz pewnie. Znając moje szczęście. Dobra, jest szafa, jest git. 664. 665. 666 ma exit, wow. Nie, teraz jest 666. To ci dopiero numer. Dobra, nie ma szafy, 667. Okej, okay, okej, okay, git, git. Czy ja tu widziałem baterię gdzieś przypadkiem? Chyba nie, ale dobra, w tym miejscu... Okej? Okej? Spokojnie? Spokojnie, A120, wszystko jest git. Poszedł sobie. W tym miejscu zrobimy cięcie, bo muszę zrestartować nagranie. No i nagranie zostało zrestartowane, tak więc witam ponownie. Dla was to było ułamek sekundy, a dla mnie... dosłownie 3 minuty, ale jakimś cudem żyję, więc chyba jest spoko. I tak, zapomniałem, co się robi w tej grze. Dobra, dobra, idziemy, idziemy już bez żartów. Żarty się skończyły. Dobra, są szafy, jest git. Mamy tutaj jeszcze trochę pokoi do przejścia. O, kolega. Idealnie, mamy chwilę odpoczynku po chwili odpoczynku. Po restarcie nagrania, więc git, git, git. Hej, cześć koleżko. I żegnam cię tutaj. Dum, dum. Wrócił, widzicie? On wraca, on wraca. Jeszcze? Dobra, jednak nie, rozmyślił się, pięknie. Dobra, next room. 672. Dobra. Lecimy dalej, może trzeba będzie się wrócić, trzeba uważać. Nope. Nie rób takich rzeczy, A90. Błagam cię. Bardzo stresujące.
Giga stresik. Jak szybko przybiegł. No kto by się spodziewał, że on tak szybko przyjdzie. Dobra, poszedł sobie. Nice. Dobra. Lecimy dalej, dzielni wojownicy. Tylko co nas czeka? Nic. Git. Dobra. Nic. Dobra. Bateria. Where bateria? Ooo. Give me that. Bateria mi się przyda. Może trzeba będzie wrócić. Lasyk. Dobra. Tak, pobiegaj sobie w lewo, w prawo, gdzie tam chcesz. Mi to już bez różnicy tak naprawdę. Czajcie to przegrać na 999 pokoju. Ja! Dobra, tego bym na pewno nie chciał. Dobra, pyk. Odpalmy to. Dobra. Bateryjka jak najbardziej. I to jest pokój numer... Dobra, 680 coś. Okej. I... Okej. Hit. Very nice. Wezmę bateryjkę chętnie. I kolejną. Cisza. Jest git. Chyba to już w panice takie rzeczy robię. Ale muszę mieć 100% pewności, że nic mi nie wyskoczy. Właśnie. I teraz jeszcze dostaniemy A90, A500, A1000, A900. No, przeleć sobie pięknie. Very nice. Oj. O! Okej. Już? Chyba już. Okej, 680, prawie 700 pokój. Okej. Bateria. Dobra, git. Szafa jest. Jak jest szafa, to można się wrócić. Dobra. Okej. Znowu szafy. Okej, nic nie ma. To tylko fejkowe dźwięki. Tu jest lodówka. Jak jest lodówka, to można wrócić. Nie ma nic, nice. Tylko ja i latarka. I rumsy. Dobra, prawie 700 pokój. Okej. Nie będzie tu nic. 700 pokój. Wow. To jest naprawdę rekord. Ej, w ogóle nie ma baterii. Niedobrze. Potrzebuję baterii. Jest, nice. Ale jedna to trochę za mało. Tak ze dwie by się jeszcze przydały bateryjki, nie ma co. Ją przeleciał, pięknie. Okej. Tylko spokojnie. 704. Mhm. Otworzył nam ładnie przejście. Dobry kolega, dobry. Bardzo dobry. Dobra. Tu nie ma żadnej szafy. Tutaj też nie ma. Tutaj jest dużo szaf. Więc coś może być.
Oczywiście, że coś może być, zawsze coś może być. Zawsze coś może być. Nawet jak się wydaje, że coś nic nie będzie, to i tak może coś być. Dobra, jeszcze będzie mila 90. Ja poczekam. Mhm. Dobra, nie będziemy mieli. Dobra, git. Okej. Tu możemy wrócić. Okej, jednak nie. Tutaj też nic. A bateria. Give me that. Chętnie wezmę. Przygarnę każdą baterię. Robimy recykling baterii. Istotne. 713. O, wow. Przestań fejkować, gro. Nie rób takich rzeczy nawet. Mnie to tylko stresuje. Dobra. Nic nie ma. Dobra, jednak jest. Sorry, pomyliłem się. Jestem ciekaw, czy ktoś w ogóle wytrwał do tej minuty i czy ktoś w ogóle liczy, ile razy zostałem zaatakowany w roomsach. Przez jakie potwory i ogólnie ile razy zostałem zaatakowany. Ciekawe, czy są takie wariaty, co liczą takie rzeczy. Później w komentarzach piszą. ciekawe. Dobra, lecimy dalej. Pyk. 717. Dawno nie była 90, więc... Trzeba się przygotować. Nie wchodzę do exitu. Bateria? Jakaś? Bateria? Cokolwiek? Nie ma? W sumie mam dużo, więc... Raczej nie powinienem się tym martwić za bardzo. Jak mam dużo baterii, to jest git. Okej. Dum. Hej. A 90. Dobra. Git. I bateria! Jej! Mamy baterię! Udało się! To, czego potrzebowaliśmy, się objawiło. Są szafy, git. Dobra, gitara. Pięknie. Siu. Pyk. I znowu a 120. Teraz to trzy pokoje dosłownie mamy entity. Nie wiem, czy to jest normalne, czy tak zawsze było, czy kiedyś było łatwiej, czy trudniej. Ciężko mi powiedzieć, niemniej jednak pojawia ich się bardzo dużo. Bardzo dużo. Mhm. Wrócił. Dlatego ja zawsze czekam. Teraz jeszcze 90 powinniśmy dostać na koniec. Mówiłem, że tak będzie. Dobrze, że jednak stwierdziłem, że o sekundkę dłużej sobie postoję. My god, 728. Dobra, może będziemy musieli wrócić. Nope, okej, git. 730. Nie raszować, bo już zaczynam raszować. Mniej się skupiam na grze. Powrót. Git. Dobra, sprawdzone, git. Też baterie też powinienem zbierać, a się nie rozglądam. Też ważne. O, jest bateria. W kuchni. Przy zlewie, po prostu. Kto zostawia baterię przy zlewie? Przecież mogą się zalać! Oh my god. Niech się to już skończy, błagam widzowie. Błagam, niech się to już skończy. Zarządzam w tym momencie nowy hashtag awaryjny. Hashtag dasz radę. Jest tym hashtagiem w tej minucie właśnie. Hashtag dasz radę, piszcie. Kolejny hashtag do kolekcji. Który bardzo mi się przyda, coś tak czuję. Hashtag dasz radę. I ja teraz wyobrażam sobie, co nie? Że film już wleciał, ja przeszedłem 1000 pokoi, a wy piszecie w tym momencie komentarze hashtag dasz radę. I mam takie, lajkuję te serduszka wszystkie po przejściu 1000 pokoi. Jestem mega szczęśliwy, że tyle komentarzy pozytywnych, że tyle osób wierzyło, że dam radę. Ja już to widzę, ja już przewiduję przyszłość, że tak będzie. I to będzie piękne.
Bo to się stanie. Bo to się stanie! Choćby nie wiem, co się działo i nie wiem, choćby kto mi chciał przeszkodzić, to się uda. Dobra, 738, a teraz skupmy się. 739. Nice. 740. Very nice. Okej. Nie ma tu nic w tym pokoju, nic, nic. To był fake, to był fake. Okej. Jest szafa, jest szafa. Baterii niestety brak. Jest bateria. Okej. Dobra. Tak, tak, zatrzymałem się. Spokojnie, spokojnie, kolego. Nie musisz się stresować. Nie musisz się stresować. Dobra. Tutaj nic nie ma w tym pokoju, oprócz bateryjki. Nice. Zbieramy baterie, kolekcjonujemy. Dobra. Pyk. Very nice. 750. Widzowie, przeszliśmy 3/4. Co oznacza, że jeszcze zostało nam 250 pokoi. Nie jest źle. To nie jest zły wynik. 250 pokoi to nie jest zły wynik. To nie jest zły wynik, naprawdę, wam mówię. Dużo już nie zostało. Jesteśmy bliżej niż dalej, to już mogę oficjalnie powiedzieć. Jesteśmy bliżej niż dalej. 752. Okej. Dobra. Jestem ciekaw, ile ten odcinek będzie trwał. Jaka będzie jego długość. 754. Dobra. Według moich przewidywań on będzie dłuższy niż 2,5 godziny. To będzie odcinek 2 godziny 40 minut około. Takie są moje przypuszczenia. Bateria. Dobra, czy to była szafa? Były szafy, dobra. Były szafy, równa się mogę wrócić. No co, A90 pojawisz się tym razem, czy nie? Nie, nie pojawił się. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Swoją drogą, jakby was to ciekawiło, jest godzina 23.04, jak to nagrywam. I jest piątek, 28 kwietnia, więc zbliża się majówka. A wy jak to oglądacie, to jest... Tak, sobota jest. Bo przejdę to za tym razem. I nie ma innej opcji. Dobra, 757. Więc życzę wam udanej majówki, widzowie. Tak randomowo, po prostu, pod koniec odcinka. Albo w 3/4 odcinka. Dobra. 760. Okej, schowajmy się. Na spokojnie. Na spokojnie. Wszystko da się zrobić. Wszystko da się zrobić. Trzeba tylko zachować spokój. I uważać na A90. Tak, wróciłeś. Wiem. Wiem, że wracasz. Wiem, że lubisz do mnie wracać. Już? Już? Dobra, nie. Powiedziałem dobra nie i się pojawił, rozumiecie to? To jest żart jakiś. Dobra nie ma go, chciałem powiedzieć, że dobra nie ma go, że A90. I powiedziałem, nie no, nie wierzę w to. To jest niewiarygodne, co tu się dzieje w tej grze? To za chory tryb. Dobra, ale idziemy dalej, ja się nie poddaję. Jest szafa, git. Są szafy. Cofka, ja już przewiduję, że się pojawiają. Ja po prostu mam przeczucie już, że ja już wiem, w których momentach mogą się pojawić. Ja już to po prostu wiem. I to bez kappy. Dobra. Mhm. Wraca. Czajcie to, on wraca. To nie jest żart. Dobry żarcik, A90. A90 to jest taki śmieszek, naprawdę. To jest jakiś... A ja mówiłem śmieszek jeszcze pół godziny temu na A120. No.
Ale chyba dobra, a 120 to jest śmieszek, a 90 to jest troll. Lubi trollować i to bardzo. Okej. Nice. Mhm. Cisza. Bateria. Pyk! Haha! Czułem to w kościach. Czułem to w kościach, że się coś pojawi. O, ile już ten odcinek trwa. Come on! Wrócisz? Aha, i po tobie będzie oczywiście A90, muszę pamiętać. Boję się iść. Dosłownie, boję się iść. Dobra, idę. Nie ma co. Nie ma co płakać. Dobra. 772. Okej. Znowu? Ja w to nie wierzę. Co tu się do cholery dzieje? Okej. Wróci? On teraz zawsze wraca. Tum, tum, tum. Dobra, jest cisza i spokój. Nic tu nie ma. Tutaj też. Ciche pokoje tak zwane. Bateria? Nie ma. Okej. Bateryjka w tym pokoju nie ma. Jest jedna szafa, dobra. Tu będziemy musieli wrócić prawdopodobnie. Nie? To ci dopiero niespodzianka. Czy mi się monitor glitchuje, czy wy też to widzicie? Prawy róg ekranu, takie czarne glitchowane kropki. Chyba się glitchuje, bo na OBS-ie też to widzę. Tak, tak, tak. Nic z moim monitorem, wszystko git. Chyba. Takie mam przeczucie. Okej, 782. Mhm. Znowu? Co dwa pokoje będzie mnie teraz chłop męczył? Co dwa pokoje dosłownie. My god. Już. Już poszedłeś sobie? Mhm. Okej, git. Idziemy dalej. Żwawo, żwawo. Są szafy? Są. Bateria? Mam dużo, na razie niepotrzebna. Dobra, są szafy. Okej, nie ma baterii. Nie ma baterii. Ajajaj. Dużo szaf. Znowu pokój. Nie, 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 nie. Ja już wiem, co się wydarzy teraz. Mam złe przeczucia. Dobra. Nic tu nie ma, jest git. 791. Zaraz się popłaczę, widzowie. Mam już dość. Nie, to był fake, to był fake. Tak, to był fake. To był fake. Jak bum cyk cyk. Dobra, nic nie ma. Zresztą i tak tu jest dużo szaf, więc miałbym się gdzie skryć. W razie czego. Tutaj jest szafa, więc trzeba uważać. Tutaj też mamy szafę. Nice.
tutaj szafy brak. Dobra. Uuu, 800 prawie. No dobra. Prawie 800 pokój. Właściwie to już 800. To już 800 pokój. Klasyk, klasyk. Oczywiście, oczywiście, że się pojawił. Oczywiście, że się pojawił. Ty też? Dobra. Teraz naprawdę by mi się przydała bateria, ale jej tutaj nie widzę. Jest. Objawiła się bateria. Może będzie kolejna jakaś. Byłoby naprawdę spoko, gdyby jakaś bateria się pojawiła. Jedna chociaż. Dodatkowa, w bonusie. Oh my god. Dobra. I? Where baterie? Jest, dobra, dobra. Już miałem takie, że... Czy baterie pojawiają się rzadziej teraz? Czy o co chodzi? Dobra, a 60 sobie biegnie. Tak, tak, ty oczywiście, pierdziku, jak zawsze musisz mi towarzyszyć. Zostaw łapkę w górę, jeżeli podobał ci się ten jumpscare. Już gadam jakieś głupoty, widzowie, nie słuchajcie mnie już, dobra? Już przestańcie, nie słuchajcie mnie. Bo naprawdę... To już są jakieś głupoty. Okej, dwa takie same pod rząd. Dobra, git. Mhm. Nie ma baterii? Nie ma, ale jest kaska. O ty! Jak niespodziewanie, ja se gadam, a tu chłop mnie jakiś nas zaskakuje. Dobra, nie ruszam się, bo będzie oczywiście A90. Prawie zawsze jest. Okej, okej, okej. Spokojnie. Tylko spokojnie. Jest szafa. Nawet dużo szaf. I bateria. Give me that. Mhm. Bateria, pięknie. Powrót, tu może być powrót. Klasycznie. Chowamy się. Pięknie, 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 pięknie. Very nice. Very nice. Mhm. Poszedł sobie. A czy pojawi się coś jeszcze? Jakiś A90 może taktyczny? Nie? Nie masz zamiaru, Gierko? Dobrze. Okej, okay, puste pomieszczenie, w sensie takie luźne. Kolejne luźne pomieszczenie. I tych baterii zauważyłem, że faktycznie jakby pojawiało się ciut mniej. Albo ja po prostu już je omijam. Nie wiem, sam nie wiem, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy faktycznie ja pomijam baterie, czy po prostu od któregoś pokoju jest ustalone, że ich pojawia się mniej. Takie mam dziwne przeczucie. Nie wiem, dajcie znać, co o tym sądzicie. Jestem ciekaw waszej opinii. 823. Dobra. No nie ma baterii, widzicie? Nie ma. Były baterie i nie ma baterii. Już mam taki niezły odruch, że robię tak, pyk. I do szafy. Jak szafa, to szafa, co nie? I się chowamy, chowamy się. Może tu na półkach gdzieś sobie leżą? To wie. Tu sobie leży bateria.
Ale raczej tylko jedna. W takim miejscu to raczej tylko jedna. Po rogach nie ma. Po kątach nie ma. Tu może być powrót taktyczny. Klasycznie. Dobra, może się pojawić jeszcze jeden A90. Takie mam przeczucie. Ale czy się pojawi? Czy też nie? Nie, nie pojawi się już. Chociaż? Chociaż? Kto wie? Kto wie go tam, co nie? Może się jednak pojawi. Znienacka. Przyjdzie nam i nas zaskoczy. Dobra. Bateria. Pewnie gdzieś leży, ale ja jej tu nie widzę. Dobra, mam w miarę full, więc git. Aż tak źle nie jest. Dobra. O, to tylko pieniążek, to nie bateria. I teraz tak, szafa. Nope. Tutaj też są szafy, ważne. Ale baterii niestety brak. Heheszki. Śmieszki, heheszki przyleciały, co nie? A co tak przyleciały, śmieszki, heheszki. No, nieźle, nieźle. Wrócił. Już? Już. Nie ma A90. Nie ma, poszedł sobie spać. Baterii też nie ma. Albo to ja się przemieszczam jakoś inaczej. Cisza. Faktycznie, tych baterii jakby mniej. Muszą gdzieś być tutaj na półkach, ja je przegapiam. Na 120%. Dobra, chowamy się. Nie chcę używać tej zielonej latarki. Ej, zielona latarka jest not good. Nara. Nie ma 120? Znaczy tego, A90. Dziwne. No tu już musi być bateria, no come on. No nie ma. Wyjście? Znowu? Jest bateria. Super. No jeszcze z jedna by się przydała. Tak na wszelki wypadek. Jedna dodatkowa... Bateryjka taka jak ta. Okej, jesteśmy już w miarę git. W miarę git z bateriami. 849, nice. Mhm. 850. O, kolejna bateria. Bardzo dobrze. Podoba mi się to. Bardzo mi się to podoba. Oj, kolejna bateria. Hej, normalnie się respią, ja po prostu zwariowałem. I mi się wydawało, że się nie respią, a się jednak respią. Oj, kolejna. Give me that. Są szafy, pięknie. Jest pięknie, najpiękniej. Mhm. Nic nie biegnie? Dziwne. Tu coś będzie musiało być. Też nie? To już się robi podejrzane, powiem wam szczerze. My wchodzimy, nic się nie dzieje. Jednak się dzieje.
Ale jest głośny, jak się stoi na wprost niego. Masakra. Dobra, 861. Very good. Mhm. 863. Dobry pokój. Dobra. Ja tak się cofam, bo jakby coraz częściej, bo chcę mieć pewność, że nic mnie nie zaatakuje, dlatego tak taką strategię dość bardzo defensywną obrałem. I nawet chyba się opłaca, powiem wam szczerze. Nawet chyba się opłaca. Bo mam pewność, że przeżyję, co nie? A nie zależy mi na speedrunowaniu, tylko zależy mi na tym, żeby przejść. Więc dobrze jest robić właśnie w ten sposób. Na spokojnie, bez pośpiechu, pyk. Po prostu sobie przechodzić. Aha, dobra. Dobra, o, bateryjka. No, nie. Nigdy nie wiadomo, kiedy bateria się przyda. Ale laga dostałem mózgu. Przez chwilę nie wiedziałem, co robię. Przez chwilę nie wiedziałem, gdzie jestem i dlaczego jestem. Dobra. Tu się cofniemy. Git. Tu nic nie ma, dobra. Kolejny pokój. Very good. Możemy się cofnąć w razie czego. Ale chyba nie ma takiej potrzeby. Dobra. 878. Nice. To był fake. Znowu fejkowy dźwięk. Why? Why? Why, gierko? Why? Się pytam, dlaczego? Takie rzeczy mi tutaj robisz, dziwne. 881. Okej. Dobra. Pięknie. 883. Co tam, szybki kolego? Przyleciałeś się przywitać? Ale szybki jest, chłop. Najszybszy. Ops. Czy jest już bezpiecznie? Okej. 885. 886. Jesteśmy coraz bliżej. Każdy krok jest celu bliżej. Mam szafę, mam. Dobra. Tu się wycofamy. Nic nie ma, git. 889, też nic nie ma. Oj. Tu możemy zawrócić, trzeba uważać. Nie, jednak nie ma zawrotu, dobra. Zawroty to są w mojej głowie aktualnie. Po przejściu takiej ilości pokoi. Dobra. Mhm. Jeszcze jakiś komar mi tu lata. Wynocha. That was close. That was very close. Nawet mógłbym powiedzieć, że zbyt blisko. Dobra. Fejkowe dźwięki. Why? Dobra, tu możemy zawrócić w razie czego. Bateria. Okej, okay, biorę. Cisza, jest git. Teraz tu. Nic nie ma. Teraz tu. Nic nie ma, nice. Jednak coś biegnie i próbuje mnie powstrzymać. Nie ze mną te numery. Ach, piękny dźwięk. Okej.
Oj, klawiatura się zabrudziła. Zapociła się, jak mógłbym powiedzieć. Dobra. Pokój numer 900. Okej, okay. Widzowie, nowy hashtag. Hashtag już prawie. Piszemy wszyscy już prawie w komentarzu. Już prawie. Zapraszam do pisania miliona komentarzy. Bo to jest najbardziej emocjonujący i najdłuższy odcinek w historii tego kanału chyba, naprawdę. Taki naprawdę nie odcinek, nie stream, tylko odcinek. Znowu wyjście, nie, boję się. Wyjście nie wróży nic dobrego, wyjście wróży zawsze coś złego. No. Nara. Nara, kolego. A gdzie A90? Przecież musi być. On się musi pojawić. Dobra, 904. Jeszcze tylko 100 pokoi. Okej, skupienie. Oczy swędzą. Oczy swędzą i w ogóle wszystko. I szczypią. Dobra, git. Bateria. Bateria. Dobra bateria. Tu będzie można zawrócić. Prawdopodobnie. Tak. Nawet trzeba zawrócić. Ja mówię, można zawrócić, a mam na myśli, że trzeba zawrócić. Może trzeba będzie zawrócić, tak powinienem mówić. A mówię co innego. Ale nie to jest istotne. Istotne jest to, że chłop wrócił. O! I zniknął. Już? Jeszcze będzie A90. Albo i nie? Podejrzane, że A90 nie ma. Dobra, powinniśmy mieć kilka pokoi spokoju. Ale ja tej grze nie ufam. Więc wolę wszystko dokładnie sprawdzić. Mhm. 911. Ważny numer. 912, pięknie. Mhm. Bateria, oh, give me that. Jakaś szafa, cokolwiek? Co? Lepiej się schowajmy przed tym niebezpieczeństwem, które tutaj nadciąga. Ale było dziwnie, bo przez kilka pokoi w ogóle nie było szaf i miałem takie... Coś jest nie tak. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Okej. Okay. Chodzimy. 917. Mhm. 918. Nie speedrunuj. Wszystko na spokojnie. Ta gra jest na cierpliwość. Jeżeli bym teraz zginął, to papa. To papa. Naprawdę papa. 921. Okej, nic tu nie ma. 922. Jest szafa. Pięknie. 923. Dobra. Nic nie ma? Nic nie ma. Dobra. Skupienie. O, biegnie. A120, okej. Biegnij, kolego. Leć, szybciutko. Ja sobie poczekam w szafie. Mhm. Jeszcze A90 tutaj brakuje do kolekcji. Dobra, poszedł sobie. Och, 925. Dużo już nie zostało, naprawdę. 126. Mhm. 27. Bateria. No teraz mi się akurat baterie bardzo przydadzą. To już ostatnie pokoje. Nie wiadomo, co mnie tutaj czeka. Może będzie jakiś nowy entity, kto wie. Nigdy nie wiadomo, co twórcy tutaj zaplanowali. Dobra. Pusty pokój. Dobra. Chowamy się,
chowamy się wyjątkowo do lodówki. Trochę dziwne, ale okej. W takim miejscu a 120? No dobra, dobra. Poszedł sobie. Ale może się pojawić A90. Hello, właśnie o tym mówiłem, że może się pojawić A90. Bo dawno go nie było. Okej, i on lubi trollować, więc no, nie ma co się dziwić. 936. Bateria, o. Give it to me, baterii. Dobra. Tu będzie trzeba prawdopodobnie zawrócić. Albo i nie. Nigdy nie wiadomo, trzeba zawsze sprawdzać. Tak na wszelki wypadek. Dobra. Na razie takie luźne pokoje. Prawdopodobnie do czasu będą takie luźne. Ajś, myślałem, że to bateria, to kaska. No, powoli baterii szukam już. Powoli baterii szukam. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać. A teraz jak na złość nie ma ani jednej. Naprawdę, ani jednej baterii. O, Andrew, haha, moje imię. To moje biurko, ja tu pracuję, lol. Dobra, 948, come on. Głęboki oddech. Lecimy, lecimy. 949. Jest szafa. Nie ma nic? Nie ma nic. Dobra. 49 pokoi, widzowie. 49 pokoi zostało. Okej. Niko! Dzięki, Niko, za baterię. Chętnie przygarnę. 955. Hello? A60 w takim miejscu i A90. Jazda. Ło! Chłopco poleciał. Ale przynajmniej mam pewność, że on nie wraca, więc taki plus jego jest tutaj chociaż jeden, co nie? Całego tego przedsięwzięcia mojego 1000 rumsów się zachciało przechodzić. Dobra. Spokojne pomieszczenie. Pomieszczenie z szafami. Warto sprawdzić. Tyk. Oj. Oj. Nie, dobra, jest git, jest git. Wiedziałem! Ja czułem to w kościach, że coś jest nie tak. Że coś złego i niebezpiecznego czyha na moją duszę. I to właśnie był A90. Dobra. Tu się cofniemy. Klasyk. Oh, come on, come on. Nie podoba mi się ten dźwięk. To jest dźwięk wyjścia. Dźwięk exitu nie wróży nic dobrego. Dźwięk exitu zawsze wróży coś złego. Jakiś potężny atak. Dobra, pyk. Dobrze. 969. Okej. A spokojnie. 971. 972. 30. To właściwie to 28 pokoi. I mamy to zrobione. Ja w to nie wierzę. W sensie jeszcze nie powinienem się cieszyć, bo jeszcze nie jest zrobione, więc skupmy się. Ale będzie. Ja wam to mówię, że będzie zrobione.
Jak ja mówię, że będzie, to będzie. Nie ma, że nie. Nie ma innej opcji. Mhm, pokój z szafami, nice. Nic nie biegnie? Nic. Okej. Pokój bez niczego. Dobra. Pokój bez niczego kolejny? To miejsce, dobra. Też się nic nie wydarzyło? Podejrzane. Aha! Wiedziałem, że coś jest nie tak. Cześć, 90, witaj kolego, najlepszy mój przyjacielu. Okej, 983. Let's go! 984. Tu można będzie, trzeba, być może, czy wrócić trzeba będzie. Na szczęście nie, nice. Pyk. Dobra. 986. Very good. Aha. Jest git, jest git, jest git. Mhm. Pokój bez niczego. Oj, nie lubię, kiedy drzwi się automatycznie otwierają. Ostatnie 10 pokoi. Speedrun. Się bym wywalił. Nie. Nic z tych rzeczy. Okej. 992. Spokojnie, to A120. Mhm. 8 pokoi. Skup się. On może wrócić. I może być A90. Nie ma go. Wiedziałem, że będziesz, kolego. Czułem to normalnie w kościach. Dobra, 93. Dobra. 94. 995. Okej. 996. Bateryjka. 997 to numer niebezpieczny. 998. Oh my god. 999. Coś biegło? Nie, nic nie biegło. A1000. Tysięczny pokój. Czyli kuchnia. Wchodzimy tutaj i miejmy to z głowy raz na zawsze. Widzowie, piszcie w komentarzu hashtag koniec. Bo udało nam się przejść 1000 pokoi z niespodzianką na samym końcu w postaci A90. I mamy to. Achievement odblokowany. Dostaliśmy tablecik. Wow. Teraz możemy wykrywać wszystko, czego tylko nam dusza zapragnie. Cóż to była za przygoda? Dobra, przechodzimy przez te drzwi. Wychodzimy z tego miejsca raz na zawsze. Koniec. Przeszedłem 1000 drzwi w Roomsach i dostałem achievement. Mam dosyć. Back on track. Okej. Mamy jeszcze jeden achievement, tak więc zdobyliśmy 2 achievementy zamiast jednego. Escape the Rooms. Czyli za wyjście z Roomsów również był achievement.